W latach 90. w Polsce powstała partia Ruch Odbudowy Polski, która miała być taką również narodowo-katolicką opozycją względem całego układu III RP. Pewien problem jest tutaj taki, że partią tą kierował Jan Olszewski, który wcześniej był oczywiście masonem, co jest dosyć powszechnie znane. Gdy spojrzymy się jednak bliżej historii ruchów politycznych jeszcze za czasów PRL-u, to okaże się, że masoni starali się w ogóle już wcześniej wpływać na różne ruchy katolickie i działać za ich pośrednictwem. Widzimy to w aktach IPN-u, gdy różnego typu agenci starają się prześledzić działania organizacji masońskich i tam są zauważalne wpływy tych masonów na różne organizacje opozycyjne, które właśnie mają charakter katolicki. Taka strategia wśród masonów jest, masonów jest już widoczna w latach 50 Wówczas różne grupy masońskie, m.in. różnoprzódowcy, decydują się zmienić strategię, i zamiast takiej jednoznacznej walki z Kościołem, starają się różne organizacje katolickie przejmować. No a moim zdaniem tutaj właśnie widzę pewne wynikanie, to znaczy te późniejsze organizacje, takie m.in. jak Klub Inteligencji Katolickiej, który pracował bardzo mocno z klubem Trzewego Koła, do którego należał Jan Olszewski, były mocno infiltrowane przez różne zewnętrzne, zewnętrzne ruchy. No więc może to nie jest przypadek, że późniejsza organizacja... Powiedzmy Narodowo-katolicka w latach 90. już po upadku Komuny, była modelowana de facto z tego samego klucza. Obecnie powstała partia, która nazywa się partii bardziej co ruch społeczny, który nazywa się Ruch Obrony Polaków. To ciekawe, ten ruch ma taki sam skrót jak ruch odbudowy Polski, też ROP. No i właśnie tutaj się przyjrzę, czy jest jakaś relacja pomiędzy tymi partiami i czy mogą mieć one podobne korzenie. Zachęcam do oglądania. No tak naprawdę organizacje narodowo-katolickie walczące z układem trzeciej RPS są jakby stałym elementem pewnej układanki politycznej w Polsce. Było przynajmniej parę takich podmiotów, które miały różne ambicje polityczne. Zwykle kończyło się to kompromitacją, to znaczy czasem otrzymywały słaby wynik i wycofały się z życia politycznego, ale nast następował taki recykling głównych bohaterów. Widzimy to m.in. u Antoniego Macierewicza, który wcześniej był członkiem różnych mniejszych partii, a później oczywiście zajmował się służbami specjalnymi z nadania Prawa i sprawiedliwości. Do omówienia tej postaci jeszcze przejdziemy. przejdziemy, póki co zwrócę uwagę na inne rzeczy. To znaczy, pewnym problemem jest w ogóle to, że same partie narodowo-katolickie, dlatego że gdy mówimy w Polsce o układzie, to zwykle się odnosimy do układu okrągłego stołu, no i rzeczywiście, moim zdaniem trochę ten idea układu, że ten układ został zawarty właśnie przy okrągłym stole jest również w pewnym sensie jakąś, jakąś dezinformacją, no ale dochodziło wówczas do, do ważnych spotkań, które nam sygnalizują to, z czym mamy w rzeczywistości do czynienia. No i Kościół był jakimś, jakąś częścią tego układu. Kościół, przedstawiciele Kościoła, przedstawiciele Episkopatu również tam, tam rozmawiali, no i robili to wszystko oczywiście z namaszczeniem jakichś wyższych środowisk kościelnych. Od Jana Pawła II, który oczywiście znał tych wszystkich te wszystkie osoby, które tworzyły opozycję, opozycję demokratyczną w Polsce, no i de facto swoimi działaniami nie popierał. No, przez całą tą hierarchię, żeby była ta, że mógł oczywiście wpływać na episkopat, żeby episkopat nie współpracował tam z tymi ludźmi, którzy tworzyli tam opozycję w Polsce, ale nic takiego się nie działo. To była de facto jedna, jedna, jedna ekipa. No tu widzimy zdjęcia z, z Magdalenki, są takie postacie m.in. jak Kuroń, który był takim no de facto mocnym ateistą, ale też współpracował z tymi osobami z kręgów kościelnych. Gdy były te pierwsze rozmowy, to doszło do, do te pierwsze rozmowy pomiędzy stroną właśnie solidarnościową, a stroną komunistyczną, to był wspólny wysłannik Episkopatu i Solidarności do rozmów z, ze stroną PZPR. Ze strony PZPR rozmawiał tam sekretarz KC PZPR Józef, Czyr Czy Czyrek, a z, ze strony właśnie opozycyjnej przewodniczący klubu inteligencji katolickiej Andrzej Stelmachowski. To też ciekawa postać, dlatego że z dokumentów wynika, że on jest związany z konwersatorium doświadczenie i przyszłość. To, to wspominam więcej o tej organizacji w materiale o Korwinie. tam dowiadujemy się, że istnieją pewne materiały w ipn które sugerują, że ta organizacja ma charakter, mm, charakter taki masoński, no i tu znowu widać taką, jeśli to jest prawda, prawda to widać taką pewną relację pomiędzy organizacjami katolickimi, a właśnie masońskimi, że i widzimy, że ich działacz, który później jest zapraszany jako przedstawiciel na rozmowy w imię episkopatu, ma również... Yy, to czynienia z tym tajemniczym, dosyć konwersatorium, bo wiemy, że to konwersatorium funkcjonowało w sposób niejawny. Znaczy to no wiedzą ci, którzy oglądali materiał z korbinę. Zachęcam do obejrzenia, dlatego że tu różne tematy się przejawiają oczywiście dalej. Tu mamy pana Andrzeja Stelmachowskiego właśnie. No i w każdym razie jest to pewien problem. To znaczy... Jak może być opozycja względem układu, który ma charakter narodowo-katolicki, skoro sam Kościół katolicki jako pewien podmiot de facto jest częścią całego istniejącego układu? No, oczywiście jest to możliwe, dlatego że Kościół to jest pewne szersze, szersze zjawisko i można krytykować pewne polityczne zjawiska w Kościele. Zresztą no, oczywiście linia Kościoła też nie jest jednolita, chociaż. no. Pewne rzeczy są robione bardzo odgórnie. To, że tak jest, no to widzimy między innymi to, co z tym, co się dzieje obecnie, że obecna elita kościelna też zaakceptowała te zmiany, jeśli chodzi o kwestie polityczne, które były narzucone w ramach epidemii, wydaje się, że to była jak forma presji zewnętrznej, żeby prowadzić te wszystkie rzeczy związane z obostrzeniami i tak dalej. No i również to było przez Kościół jak najbardziej apropowane. No to, to jest wyrazem tego właśnie, że Kościół należy do tego całego układu modelującego. Modelującego życie w III Rzeczpospolitej. No ale można oczywiście powielać te wszystkie własności Kościoła, to, co Kościół przez wieki propagował, i w takim sensie może być organizacja narodowo-katolicka. No, z tym, że jeśli chodzi o działalność między innymi właśnie panów Gadowskiego, Solińskiego i Piecha, to oni są de facto admiratorami Jana, papieża Jana Pawła II, za którego czasu doszło do, do tego, że Kościół dołączył de facto do do tego. I zaprobował cały ten układ polityczny, który był zawierany w Magdalence. Moim zdaniem raczej trzeba przynajmniej, ja przynajmniej zachowuję stosunek krytyczny bardziej do działań, działań całego kościoła. No z tym papież stanowił pewną, pewną głowę, głowę tego kościoła, więc zatem na nim też spoczywa w jakimś stopniu odpowiedzialność polityczna. Co więcej, gdy spojrzymy na to, jak Kościół działał no to Kościół na przykład nie był zbyt ofensywny, jeśli chodzi o próbę chociażby rozliczenia tych komunistów. Kościół nie był tam siłą, która dążyła do, jakiegoś, do, jakiejś, do jakiejś jednoznacznej konfrontacji, z której by wynikało to, że Polska była jakoś była od wpływów komunistycznych ostatecznie wyzwolona. Widzimy tutaj to między innymi w dokumencie CIA, gdzie jest omawiana wizyta papieża Jana Pawła II z z arcybiskupem Głębem, który oczywiście wtedy funkcjonował w, w Polsce. Tu widzimy, że arcybiskup wręcz powiedział osobom z CIA, które z nim rozmawiały, że, że wizyta papieża jest potrzebna oficjalom komunistycznym, do tego, żeby uspokoić młodych ludzi i może poprawić relacje z, z Zachodem. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, że tu widzimy, że de facto, chociaż uważa się, że ta. Te spotkania z papieżem miały taki wymiar antykomunistyczny. To w rzeczywistości, jakimś elitom komunistycznym, one były w pewnym stopniu na rękę, że uspokajały pewne nastroje, że to działalność Kościoła w zasadzie była uspokajająca dla tego wszystkiego, co się, co się działo. No, moim zdaniem w pewnym momencie należało dokonać jednak dosyć radykalnych rozliczeń, ale tu widzimy, że Kościół współpracując de facto z, z agenturą amerykańską, dąży do tego, żeby jak, w jakiś sposób to jednak mieć relacje dyplomatyczne z, z komunistami, to później zaowocowało właśnie okrągłym stołem. No i trzeba okrągły stoł rozumieć właśnie z tej perspektywy, że to była de facto koalicja pomiędzy stroną polską reprezentowaną przez różne 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 nurty, czyli ten nurt kościelny, nurt solidarności, nurt, nurt komunistyczny i ze Stanami Zjednoczonymi, które oczywiście miały tutaj swoje pewne ważne interesy, no i nie zamierzały doprowadzić do tego, żeby w Polsce doszło do jakiejś radykalnej zmiany. Zatem to, że była gruba kreska, to nie jest wina jakichś konkretnych działaczy w Solidarności, tylko de facto tak to było zaprojektowane przez wszystkie siły, które miały wtedy znaczenie znaczenie polityczne i Kościół brał też w tym udział. To jeszcze lepiej jest widoczne w opisie tamizy agenta tamizy dotyczących wizyty papieża, które miała miejsce jeszcze wcześniej. Też jest opisane to w taki sposób, że de facto wizyta je Pawła II wpłynęła dobrze na relacje komunistów z z a Wydaje się, że po prostu już komuniści sami dążyli do tego, żeby sobie te relacje z Zachodem poprawić, bo z czasem była planowana to co się stało w roku 89. No moim zdaniem właśnie bardzo dużo, dużo na to wskazuje. No i tak ja tak patrzę na tych kwestie tamtych oczywiście przemian. Tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, która będzie dla nas istotna. Przeczytajmy ostatnią, ostatni fragment. Agent Tamiza tutaj pisze: Ja sam uczestniczyłem w uroczystościach na placu Zwycięstwa. I muszę stwierdzić, że bardziej przypominały one odpust, bądź piknik niż msze. Zaproszenie otrzymałem od jednego z porządkowych, który mnie, mnie rozpoznał jako swojego wykładowcę. Tu miała mnie nikła, nikła frekwencja wiernych, dość powiedzieć, że mogłem przynieść sobie z domu, mieszkam w pobliżu, krzesełko turystyczne i wysłuchać całej mszy na, na siedząco. Tu jest też pewien obraz tych zmian, które miał wówczas miejsce w kościele. Widzimy to porównanie mszy do jakiegoś pikniku. Wiele wskazuje, że to było robione specjalnie, żeby to w tym kierunku właśnie w msze, msze przerobić. Mam tu też ciekawy cytat dotyczący, dotyczący właśnie tych przemian. No to jest ważne w, naszym, w tym kontekście, że masoneria też działała w tym kierunku, żeby prowadzić do, do mszy swoje, swoje rozwiązania. Będziemy to widzieć w dokumencie, który zaraz właśnie przeczytam. Jeden z agentów, który analizuje sytuację w kościele, ma takie, takie przemyślenie. Jest jasnym, że dogmatyczny i wyraźnie określony i sprecyzowany spirytualizm katolicki jest całkowicie odległy i pozostający w sprzeczności z zasadniczo adogmatycznym spirytualizmem masońskim. Zasadniczo doktryna ateistyczna wolnomularstwa obrzędu szkockiego znajduje na współczesnym gruncie polskim łatwość rozprzestrzeniania się. Chłonność w tym względzie umysłów w Polsce jest zdumiewająca, wytwarzając pewien typ rozwodnionego katolicyzmu, bardzo zbliżonego do ideologii masońskiej. Widzimy, że agent tutaj też dostrzega pewne zjawiska, które występują w kościele, i że do tego że dochodzi do, do tego, że Kościół przyjmuje te, te kwestie związane właśnie z doktryną masońską, no i to też jest obecne właśnie podczas, podczas tych mszy Jana Pawła II, które mają taki charakter, jak tutaj agent tamiza stwierdza, jakiegoś, jakiegoś pikniku. Tu są obserwowane te, te działania, które być może tłumaczą pewne później zachowania, zachowania polityczne, polityczne kościoła, które no, oczywiście nie dążyło do konfrontacji, tylko bardziej do gadania się z różnymi nurtami politycznymi. To znaczy niekoniecznie musiało jakieś wychwalać przemiany powiedzmy zbrojne, chociaż w Polsce w roku 89, moim zdaniem, sytuacja była taka, że można było zwyczajnie zacząć budować państwo. W oparciu o całkowicie, całkowicie no, nową siłę, tylko no, przez to, że istniał ten układ, to zostały pewne już rozwiązania, rozwiązania Polsce, Polsce narzucone. Niestety kościół stanął po, po stronie tego, żeby te pewne układy, układy podpisywać. Można powiedzieć, że pewne osoby były przeciwko temu, między innymi ksiądz Popiełuszko. No, ksiądz Popiełuszko, jeśli chodzi o zmiany w kościele, to też de facto popierał te, całą tą taką linię tych wszystkich nowych rozwiązań, jeśli chodzi o na, na przykład o msze i tak dalej, ale nie no, wydaje mi się, że ksiądz. Jan, ksiądz Popiełuszko, mimo że akceptował pewne, moim zdaniem, błędne, błędne strategie Kościoła, m.in. dogadywanie się z Kościoła z takimi postaciami jak Kuroń czy Michnik, ale z drugiej strony być może jednak był znany przez te osoby, które organizowały to życie polityczne w Polsce, jako osoba potencjalnie niebezpieczna, która ostatecznie nie zaakceptuje tego układu. To jest też widać w stosunku między m.in. arcybiskupa Glempa do Popiełuszki, który no de facto nie popierał wszystkich działań księdza Popiełuszki. Chciał księdza Popiełuszki wydelegować do Rzymu. To się nie stało. Ksiądz Popiełuszko nie chciał, tam, nie chciał tam wyjechać, a to było już przed tym, niedługo przed tym, jak został zabity. Jest taka ciekawostka, że z, właśnie też z akt CIA wynika, że de facto na śmierci Popiełuszki skorzystało, skorzystała Solidarność. Tutaj widzimy ten, ten dokument. Jest rozmowa z Lechem Wałęsą. Który mówił prasie, że, że de facto Solidarność, czyli związek no się rozwinął dzięki, te, dzięki sprawie, sprawie Popiełuszki. No to jest ciekawe, kto na tym de facto skorzystał. No, czyli, czyli, czy, te, czy te służby komunistyczne, które są oskarżane, że one są jedyni, jedynymi sprawcami tego, kto to zrobił, były aż takie ślepe, żeby nie widzieć, że. Produkując męczennika, jak to jest napisane, napisane w tym tekście, zaszkodzić same sobie, no to dziwne zachowanie, moim zdaniem, z tych służb, bo w ogóle nie nieprzemyślane. nieprzemyślane, więc być może to były jakieś inne inspiracje. Zresztą obecny fakt badań tej sprawy sugeruje, że tak było. To znaczy, wydaje się, że zostały skazane płotki. Wielu osób, które bada tę sprawę, tak to rzeczywiście, rzeczywiście ujmuje, że, że ci, którzy zostali skazani, nie są tymi prawdziwymi sprawcami. W związku z tą sprawą w materiałach. CIA znalazłem coś jeszcze. To jest też materiał, dokument, który, który analizuje sprawę tego, jak, jak właśnie działało KGB i polskie służby w sprawie Popiełuszki. Tu jest napisane, że bez wątpienia KGB mają możliwości przez swoje asety, przez, swoje jakieś, przez swoich ludzi w Polsce do za zaaranżowania tego morderstwa. morderstwa. I tu są pokazy, nie mają być wymienione osoby, które mogły taką operację prowadzić w Polsce. To znaczy jest tylko wzmianka, że, że są takie osoby, ale my niestety nie widzimy, co, jak, jak jest dalej, dlatego że te, te, ten akurat fragment jest ukryty. Czyli strona amerykańska wie dużo więcej o polskich służbach specjalnych i w dokumentach CIA są takie informacje. Ale to nie zostało podane do wiadomości publicznej. Widzimy tu page denate, czyli, czyli to jest dalej wszystko to secret. Tutaj mamy zdanie, pod koniec jeszcze parę zdań, no czyli bardzo dużo z tego dokumentu zostało wycięte, gdy dochodzimy do momentu, w którym jest mowa o tym, że. że Ktoś, kto który tworzy tę relację, właśnie wymienia osoby z środowiska polskiej agentury, które mogły mieć do czynienia ze sprawą Popiełuszki. Co to dla nas znaczy? Że strona amerykańska wie więcej na ten temat i z jakiegoś powodu jeszcze te osoby kryje, nie mogą one być ujawnione, no to może zawierać jasną sugestię, że po prostu te osoby, które wówczas współpracowały z służbami PRL-u czy ze służbami rosyjskimi, po prostu przeszły na stronę amerykańską i dlatego są dalej kryte przez CIA. No, ale to rzuca nowe światło na to, jak musimy podchodzić do sprawy e, zabójstwa e, popiełuszki, bo być może już to, to, to być może ona była związana właśnie już zszykowaniem z się do e, przemian, że on był jakąś postacią niewygodną, mimo że e, moim zdaniem popeł popełniał pan pełne błędy, błędy polityczne, to jednak się w jakieś zlikwidowane. No to sugerują jeszcze inne wydarzenia z tamtego, z tamtego okresu, też Morderstwa Księdza Suchowolca i Zycha. Akurat oni należeli do, do KPN-u, do Konfederacji Polski Niepodległej, to była partia, no tam też były różne nurty i tam moim zdaniem jednostka tej partii też jest podejrzana, ale ta partia jako jedyne takie duże zorganizowane środowisko wyrażała jakieś takie krytyczne podejście również do partnerów z Zachodu, widząc również zagrożenia, które mogły przyjść ze strony właśnie... Strony państw zachodnich, że, takie, no, że taka Polska, jaką, jaką chcą stworzyć de facto te państwa zachodnie, też nie jest dla nich odpowiednia, więc być może wyeliminowanie tych kapłanów było też podyktowanie tymi sprawami, sprawami geopolitycznymi. No, ale moim zdaniem, w grze ogrodu mogła wchodzić właśnie tak kooperacja de facto różnego typu służb, które już szykowały Polskę dla siebie, że było wiadomo, że, że do, dojdzie do tych przemian i że już powiedzmy nowi, nowi ludzie będą tym, tym obszarem obszarem zarządzać, no niestety właśnie kościół jakoś w tym uczestniczył. W prawie księdza Popiełuszki jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. To znaczy jego obrońcą, z nadania zresztą arcybiskupa Glempa, był Jan Olszewski, osoba powiązana z masonerią. To było wszystko transmitowane, to znaczy jego mowa oskarżycielska była transmitowana w polskim radiu, czyli widzimy tutaj, że komunistom mimo wszystko zależało na tym, żeby pewne informacje do mediów w tej sprawie przeciekały, także takim, mówiono takim oskarżycielskim tonem. Co jednak z tego oskarżycielskiego tonu wynikało? Jan Olszewski sugerował, że wszystko to, co było związane z księdzem Popiełuszką, było jakąś prowokacją polityczną która miała doprowadzić do tego, żeby były zamieszki. No jak jest więc tego, więc tego wydźwięk? No zamieszki, takie radykalne rozliczenie systemu, dążenie do tego, żeby system radykalnie rozliczyć, jest czymś najgorszym, co może Polskę spotkać. No i niby służby prowokują do tego. To było takie podświadome budowanie akceptacji, dlatego, żeby ostatecznie wszystko przeszło gładko, wszystko przeszło tak, jak to było dogadane podczas Okrągłego Stołu, to znaczy, żeby była po prostu ta gruba kreska. Moim zdaniem, w działalności ówczesnych mediów, ale Także w działalności episkopatu i działalności olcowskiego to wszystko jest jasno widoczne. Wszystko to, spojrzenie na Kościół katolicki z takiej perspektywy politycznej, no, sprawia, że to, że ktoś się odnosi z admiracją de facto do działań politycznych Jana Pawła II, no, sprawia, że przynajmniej stosunek do tego układu jego będzie w jakiś sposób wykrzywiony, w takim sensie, że już takie spojrzenie historyczne na wydarzenia z lat. To się jest lat 80. i 90. będą w jakiś sposób no, no nieprawdziwe. No i to może spowodować oczywiście błędną, błędną politykę albo być jakąś formą dezinformacji. No moim zdaniem trzeba wiedzieć, czym mamy do czynienia i to też wpływa na rozpoznawanie pewnych błędów. To, że w, wokół takiej powiedzmy, myśli Jana Pawła II i ogólnie Kościoła Katolickiego formułowały się ruchy, e, które miały charakter takiego narodowego, kat, narodowo katolicki ale przy tym były częścią układu e, politycznego, znajdujemy również w historii Radia, Radia Maria. Problem z Radiem Maria jest taki, że to, to radio w ogóle no, staje, wydaje się mieć pewne umocowanie polityczne w całym systemie. Widzimy tam m.in. w materiale, jak Radio Maria od AWS i PSL katalog przywilejów dostała. To zostało opublikowane na stronie, który, która jest de facto przeciwna Radiu Maria, no ale wywód wydaje się tutaj logiczny. Pokazane jest, jak głosowanie partii AWS i PSL doprowadziło do tego, że, że możliwość działania Radio Radia, Radia Maryja się zwiększyła. To zostało później zatwierdzone przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, oczywiście osobę pochodzącą ze środowiska SLD. No, czyli widzimy, że tutaj wszystkie de facto partie polityczne zaakceptowały zwiększenie wpływów Radia Maryja, no to jest, moim zdaniem, taka jasna sugestia, czym ta organizacja, z czym ten, ten podmiot jest. No, oczywiście później ten podmiot promował różnego typu nurty, nurty polityczne, właśnie widziane jest tu wcześniej, widziane jest tu wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, no, ale także, także LPR w momencie, gdy, gdy do tej partii należał, należał jeszcze Macierewicz też wcześniej AWS i tego typu środowiska, które były de facto częścią systemu. Ojciec Erzyk, który zakładał Radio Maria, chociaż niekiedy jest identyfikowany jako taki fanatyczny, fanatyczny katolik, a taki katolik też no, być może dla osób niezorientowanych uważany za jakiegoś osobę związaną niby z tradycją, no, ale w rzeczywistości jest całkowicie na odwrót. Mówiliśmy wcześniej o tym rozwodnieniu, które tam występuje, no i ojciec Ryzyk był jednym z, z osób, które wpływały na to, że tak, ani nie inaczej, kościół wyglądał. On organizował organizowała m.in. takie msze, msze bitowe za, za czasów komuny, czyli wprowadzanie muzyki rozrywkowej do kościoła. No to oczywiście później odzwierciedla się w tym zachowaniu na mszach późniejszym i tych, tego typu mszach, jakie, jakie widzimy tutaj, i nabożeństwach, jakie widzimy tutaj na, na obrazku. Co ciekawe, ojciec Rydyk działał w duszpasterstwach, duszpasterstwach akademickich, m.in. w Krakowie. O samym tym duszpasterstwie wiemy więcej z akt ipn -u. Jest tam mowa, że do nabożeństw sprowadza się szereg nowych elementów, przy czym wiele z nich przenosi się z obrzędu masońskiego, co szczególnie mocno działa na wyobraźnię młodzieży. No dosyć ciekawy fakt, no znów pokazujący właśnie, że. Że zachodzi ta infiltracja masońska kościoła. No i co ciekawe, organizacje, które później budują różnego typu nurty katolickie, też są jakoś w jakimś stopniu w to zaangażowane. Też istniały takie nurty oparte z kolei na, na tradycję katolicką, które są, których działanie jest dla mnie niejasne. Między innymi Polska Partia Narodowa, widzimy tutaj logo tej partii. Ta partia startowała w wyborach w roku 2004 i w 2005, dostała bardzo śladowe wyniki, mimo że wiązała się z takim dosyć szerokim ruchem społecznym, dlatego że w tą partię zaangażował się Kazimierz Świtoń. No to była partia, która wręcz oficjalnie, przez, wydaje mi się, że właśnie że przez, przez wpływ Kazimierza Świtonia. Głosiła konieczność odbudowy takiego tradycyjnego kościoła. Była tam oficjalnie głoszona taka krytyka soboru watykańskiego, watykańskiego II. No, ale wydaje mi się, że to partia to był w pewnym stopniu planet failed. To znaczy, no to było skanalizowanie pewnego wysiłku osób o poglądach katolickich i narodowych, o poglądach tych takich tradycjonalistycznych, no i stworzenie opcji politycznej, która poniesie, powiedzmy, zaplanowaną klęskę, bo ona miała później ta partia dosyć takie, no, tragiczne, jeśli chodzi o możliwy wpływ na wyborców, spoty wyborcze, wydaje mi się, że to po prostu był jakiś sabotaż, że no dużo ludzi się wokół partii zebrało, no a później zarząd tej partii prowadził de facto sabotaż, no tak jak właśnie mówię, plan failed, to, że głosiła te kwestie tradycjonalistyczne i że tam Kazimierz Świtoń miał taki duży wpływ, no, wynikało z tego, że wcześniej miał, powstał cały ruch oporu względem tych rzeczy, które działy się właśnie w na Żywilowisko, gdy próbowano usunąć stamtąd, stamtąd krzyż i tym przewodził właśnie Kazimierz Świtoń, ale tam doszło w pewnym momencie do takiej prowokacji, że Kazimierz Świtoń powiedział, że w miejscu jest materiał wybuchowy, no co umożliwiło służbom usunięcie ludzi, którzy protestowali. No i też, nie, też mówi się, że ten świtoń popełnił błąd, no ale z pewnością były tam jakieś wpływy agenturalne, no i w ten sposób też ten cały, cały, protest wokół źródłowiska został de facto zaorany. Jeśli Kazimierz Świton nie był jakimś agentem, bo wydaje mi się, że nie był z tego co o co nim wiem, to tam inni agenci w tle w tle działali i po prostu uległ jakiejś jakieś prowokacji, no ale widzimy, że wokół tego tradycjonalistycznego środowiska również powstają pewne inicjatywy, inicjatywy polityczne, które mają, jak się wydaje, wymiar prowokacji. O, o, o tej partii jeszcze będę mówił w innych materiałach. Materiale między m.in. o Braunie, który przygotowuję, a to było też w materiale o, o YouTuberach. Tam też trochę rozwinięty temat tej partii. Moim zdaniem bardzo ciekawy przykład politycznej prowokacji. O tym widzimy pana Kazimierza Świtonia który brał w tym udział. On na początku te, też trochę przyznał się bardziej do takiego dziedzictwa Jana Pawła II, natomiast czasem właśnie został tradycjonalistą katolickim, związanym z Bractwem Świętego Piusa X. Działał na terenie, terenie Katowic, ale wcześniej był na przykład między innymi członkiem Stronnictwa Demokratycznego, czyli takiej organizacji, która została założona przez masonów przed wojną. Został następnie z tej partii wyrzucony. No, ale dosyć zagadkowa postać, no, z tym, że to, co o nim wiem, nie sugeruje, żeby on był agentem, raczej było tak, że ulegał pewnym, pewnym prowokacjom. No dobrze, przechodzimy już do analizy konkretnych postaci, które tworzą ruch, od, ruch obrony Polaków. Między innymi, właśnie widzimy Witolda Gadowskiego. To jest jego strona, jest jego strona, tutaj ma artykuł, gdzie zgłasza swoje krydoideowe. Akurat do tego zdjęcia dał. Tego artykułu dał zdjęcie, na którym jest w na którym w tle widać powiewające flagi ukraińskie, może on teraz często zgłasza takie kwestie jakby antyukraińskie, no to sobie tutaj takie zdjęcie dał w tym artykule. Jeszcze przejdziemy później do analizy stosunku do Ukrainy właśnie Gadowskiego. W materiale w swoim artykule kwestia tożsamości Gadowski stwierdza, że tożsamość Polaków się buduje na, powinna być budowana na, na autorytecie dwóch osób, to znaczy Jana Pawła II. I Józefa Piłsudskiego, czyli dwóch JP. To ciekawe, że mają taki sam, taki sam skrót. Moim zdaniem, to zachowanie na pokład drugiego i całego kościoła, no i innych osób związanych z kościołem w tamtym okresie było po prostu błędne. I zaznaczyłam dlaczego. Do Józefa Piłsudskiego również mam zupełnie krytyczny stosunek, więc no. Nie widzę możliwości z mojej strony budowy tożsamości narodowej na, na tych postaciach, przynajmniej one dla mnie nie są ważne, wręcz przeciwnym myślę, że popełniają błędy polityczne, które je, je de facto dyskwalifikują, jeśli, jeśli chodzi o takie autorytety. I moim zdaniem trzeba podchodzić do ich dziedzictwa z dystansem, dlatego że no, jeśli nie, nie będziemy mieli dobrej historii, to moim zdaniem nie, nie stworzymy dobrej polityki, No, ale oczywiście możecie patrzeć na te sprawy, na te, na te sprawy inaczej. Witold Gadowski ewidentnie był zaangażowany w kilka projektów układu. Po pierwsze, w latach 90. był korespondentem wojennym na Bałkanach. Tam w ogóle więcej osób politycznie się angażowało, z polskich, politycznie się angażowało w to, co się wówczas miało miejsce. Między innymi w roku 93 była wyprawa humanitarna do Bośni. Jechał tam Jacek Kuroń, Adam Michnik i Jarosław Kaczyński, czyli znaczy widzimy, sama taka mocna ekipa. Układowi zależało na tym, żeby wydźwięk dźwięk tego, co się działo w Jugosławii odpowiednio nakierować na odpowiedni, odpowiedni nurt, żeby cała wojna w Jugosławii oczywiście była zinterpretowana odpowiednio. Zatem, moim zdaniem, ktoś, kto był przez wysłany przez jakieś duże środowiska medialne do Jugosławii, to był osobą jakąś zaufaną, osobą, która co do której była pewność, że tą wojnę zrela zrelacjonuje odpowiednio, no czyli. Gadowski przynajmniej musiał mieć zaufanie tych osób, które tam, tam go wysyłały. Moim zdaniem jest tu z pewnością wątek również polityczny. W roku 1991 kandydował, kandydował do Sejmu RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum, czyli z partii, którą tworzył Jarosław Kaczyński. Miał doradzać masonowi Janowi Olszewskiemu, który wówczas był powołany na, na premiera. Później bezpośrednio się związał z Olszewskim też politycznie bo on założył, później Olszewski założył partię, która nazywała się Ruch dla Rzeczypospolitej i, i Gadowski również do niej wstąpił i startował z niej do Sejmu. Losy ruchu dla Rzeczypospolitej i dalsze losy Jana Olszewskiego są właśnie zaskakujące, bo Ruch dla Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej miał być partią, która niby się buntowała przeciwko, przeciwko porozumieniu Centrum, przeciwko Kaczyńskiemu. No ale w rzeczywistości tutaj relacje tak naprawdę były dobre. Kaczyński nie atakował tą partię na różne sposoby, ale potem... Duża część jej członków stworzyła taką partię jak ruch odbudowy Polski, o którym już wspominałem wcześniej, z Olszewskim i Kaczyński, gdy nie dogadał się odpowiednio za WSM, przeskoczył nagle do ruchu odbudowy Polski. Mimo że było, że niby te partie miały być alternatywą prawicową, miały nie być tą prawicą powiedzmy dążącą do, do centrum, dorzącą, tak jak porozumienie, centrum, tylko taką prawicą prawdziwą, prawdziwą prawicą narodową, nawet no, w rzeczywistości widzimy tutaj, że już później Kaczyński, gdy nie wychodzą moje inne projekty polityczne, to, to wskakuje nagle do tej partii z Olszewskim, z niby wcześniej walczył. No i Kaczyński dostaje się w roku 1997 do Sejmu właśnie z list ruch, Ruchu Odbudowy Polski. No to jest jasno pokazane, nie, nie trzeba więcej tego udowodnić, że de facto ten Ruch Odbudowy Polski był taką partią, która w sposób sztuczny starała się niby z tym układem walczyć, bo to tam niby padało takie hasło o walce z całym układem e, okrągłostowym, a na, nagle biorą. Na pokład Kaczyńskiego, który przecież no, jest jedną z twarzy przemian, właśnie okrągło, okrągło Później Gadowski miał też związki z AWS-em. W roku 2000 został rzecznikiem Andrzejego Łasia, prezydenta Krakowa z ramienia AWS. No i wtedy też współpracował ze Zbigniewem Ziobro. O Zbigniewie Ziobro parę słów później, bo myślę, że to będzie bardzo ważne. Gatowski współpracował później z tvn był reporterem programu Superwizjer. Wiele osób zwraca uwagę tutaj, że TVN nie był wtedy taką nachalną, polityczną jaczejką, jak jest obecnie, że reprezentuje de facto interesy jednej partii, przynajmniej jednego bloku bloku ideowego, wówczas tam było dopuszczane do głosu więcej ludzi, ale w rzeczywistości same władze TVN -y były takie same jak obecnie, więc no, gruntowanie tej telewizji było, było identyczne. Czwarta DWN-u byli Mariusz Walter z nomenklaturowej spółki ITI. Ta spółka została założona w 1984 roku przez Jana Weicherta i właśnie Mariusza Waltera. Firma otrzymała koncesję od ówczesnych władz PRL-u. No ale widzimy, że w każdym razie no TVN tkwi mocno w całym tym układzie. znaczy, to wcześniej oczywiście było to ITI, które zbierało środki, które później wydało na stworzenie telewizji, no ale jest to oczywista, oczywista kontynuacja. No i moim zdaniem ktoś, kto robił dużą karierę w tej telewizji, zwłaszcza zajmował się dziennikarstwem śledczym, również był osobą mającą de facto pozwolenie na swoje działanie z, e, przez osoby, które dotworzą ten układ polityczny, o ile istnieje taki układ polityczny, o jakim, jakim myślimy, że, że jest możliwy. To znaczy układ, który faktycznie modeluje całą tą trzecią RP od podstaw, no na co jest dużo dużo argumentów i przedstawiam oczywiście w swojej książce Zakonu Okrągłego Stołu. Co prawda, oczywiście obecnie bym zmienił tam parę rzeczy i pewne rozważania przeprowadził w w innych kierunkach, no, ale moim zdaniem już te, to, co tutaj mówiłem wcześniej jest jasną sugestią, że układ faktycznie istnieje, a to, że Gadowski mógł nagłaśnić swoje, swoje badania związane z dziennikarstwem śledztwem właśnie przez bardzo dużą telewizję zakładaną przez spółkę nomenklaturową jest kolejnym argumentem, że z jakiegoś powodu ludzie tworzący układ mu ufali. Najważniejszym jednak punktem w jego biografii, który najbardziej zwrócił moją uwagę jest to, że on dostał pracę w TVP1, w maju 2010, czyli miesiąc po zamachu, który miał miejsce w Smoleńsku, przed podobnymi wyborami prezydenckimi. To widzimy w artykule, który tutaj przygotowałem. O, przyjaciel Ziobry bierze TVP-1. No właśnie, osoba, która była związana z Dziobrą, jak tutaj sugeruje artykuł w Newsweeku, no oczywiście to niepewne źródło, no ale chyba w tamtym okresie Gadowski już w ten sposób się tego nie wypierał. No i to miało miejsce miesiąc po, po zamachu, czyli w zupełnie kluczowym okresie dla propagandy, żeby tą, ten zamach odpowiednio relacjonować, no i był do tego przeznaczony Gadowski. Mało osób w ogóle wie, że gdy był zamach, to Telewizja Polska wcale nie była w rękach PO, tylko rządził tym niejaki Romuald Orzeł, który był prezesem prezesem TVP, a później ta osoba była szefem też fratri, która sponsoruje pisma braci Karnowskich, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość, czyli taka osoba przeklęta pisami była prezesem TVP, gdy miał miejsce zamach, no i w kluczowym zupełnie momencie Gadowski dostaje szefem TVP1, która no, oczywiście prowadza odpowiednią narrację względem tego zamachu i narrację pod zbliżające się wybory prezydenckie. Co ciekawe, miesiąc wcześniej w kwietniu, gdy właśnie był zamach, Gadowski był akurat w Izraelu, Gadowski wspominał o tym w jednym ze swoich programów, No być może jest to przypadek, ale ciekawych przypadków jest tutaj więcej. Innym ciekawym przypadkiem z tamtego okresu jest to, że Sakiewicz też przestał pracować w TVP, TVP nie, kilka parę dni przed zamachem. To, to też taka sugestia, że po prostu został przerzucony de facto na inny odcinek, ale no, to, to by świadczyło i. O tym, jeśli to nie był przypadek, a zresztą e, sam Sakiewicz twierdzi, że to nie był przypadek, że on już coś przeczuwał wcześniej, przed samym e, zamachem, no to była sugestia, że jakoś układ i ludzie w TVP, też także związani z pisem, jak tutaj e, widzimy, wiedzieli coś już wcześniej. No, ale nie chcę tutaj, tutaj budować bardzo rozbudowanej teorii, no to, to widzimy taki cykl e, ciekawych, ciekawych przypadków, które mogą jednak być przypadkami. No Ale to bardzo interesujące, że Sakiewicz się wygadał w jednym z odcinków, że on coś przeczuwał. Ale naprawdę to Szefan TVP wówczas była osoba też związana z prawami sprawiedliwością, więc no to tak. Warto było to przeanalizować, ale może to na, na osobny odcinek. No dobrze, idziemy dalej co do analizy Gadowskiego i jego stosunku właśnie do Ukrainy. Mamy tutaj artykuł, gdzie ten stosunek jest do, dokładnie opisany. Gadowski w stosunku do Ukrainy, razem jest na prawie 90 milionów ludzi. To zostało opublikowane 25 lutego 2014 roku. No i tam, no sam jak sam tytuł wskazuje, właśnie Gadowski sugeruje własną współpracę z Ukrainą. No, dostrzega, co prawda, złe zachowanie Ukrainy, ale stwierdza tak. Jeśli polskim głosem zgłuszanym na Majdanie ma być wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, to jestem spokojny. Dużo gorzej będzie, jak cała nasza aktywność w dobie tej historycznej dla Ukraińców próby skojarzyć się z działaniami Jarosława Sikorskiego. E, czyli tutaj Gadowski udziela jednoznacznie poparcia działaniu Jarosława Kaczyńskiego. No moim zdaniem to z... albo bardzo krótkowzroczność, no albo fakt, że po prostu Gadowski należał do tego układu i był tak mocno związany z pisem, że nie dostrzegał, nie dostrzegał realnych faktów. Ale moim zdaniem to, co obecnie robi prawo i sprawiedliwość w sprawie Ukrainy, jest po prostu kontynuacją działań, e, działania Jarosława Kaczyńskiego w tamtym okresie. No i to dostrzegali zresztą ludzie, których tutaj Gadowski krytykuje, że on, Gadowski stwierdza m.in. O, o księdzu Isakowiczu Zaleskim, że on nie ma racji. No teraz Gadowski ma jakby inne, inne, inne podejście. W ostatnim wpisie, gdy już, no teraz już po założeniu swojego ruchu stwierdza on, że jego ruch jest prze, przeciwko antypolskim ukrofilom. No ale... Moim zdaniem on wcześniej, no co prawda, mógłbyś być wcześniej, powiedzmy, pro w jakimś stopniu, że chciał nastawić politykę na takie tory proukraińskie, No moim zdaniem można myśleć w różny sposób. To znaczy, jeśli prowadzimy politykę, to właśnie polityka może być wielowektorowa. I że faktycznie w roku 2014 ktoś mógł. Myśleć, że Polska się powinna zaangażować w, e, po stronie Ukrainy w to, co, wszystko, co się działo. No Problem polega na tym, że tutaj Gadowski no, obiera pewną linię polityczną i wychwala w kontekście Ukrainy Jarosława Kaczyńskiego. A to Kaczyński prowadził do tego, że nie ma de facto polityki, tylko jest jakieś no, dziwne zachowanie względem, względem tej Ukrainy. No, ale wielu os, wiele osób już stwierdziło na podstawie tego, co Kaczyński robił w tym roku, w roku 2014, że do, do czegoś takiego dojdzie, że zachowanie Kaczyńskiego to nie jest prawdziwa polityka że to jest bardziej polityka gestów, niż jakieś stawianie naszych, naszych warunków, albo to widzimy, że Witold Galdowski dał się jakieś, nie wiem, zwieść, no, zwieść, albo jest częścią jakiegoś układu, który po prostu propaguje taką, a nie inną linię. No, moim zdaniem w każdym y, przypadku jest osobą, która... Y, no, nie nadaje się na e, lidera e, politycznego. Jeśli spróbujemy się przyjrzeć, z czego w ogóle wynika ten e, proukraiński trend wśród polskich polityków, no to zobaczymy, że między innymi taką proukraińską opcję reprezentuje Jan Olszewski, który, tak jak powiedzieliśmy, miał te e, konotacje e, masońskie, no i był... E, Wzorem dla wielu postaci, bardzo dobrze go wspomina Gadowski, który zresztą jakiś czas z nim współpracował, chociaż no tam zaznacza też, że on faktycznie pochodził z tego PPS-u, więc niektórych rzeczy miał, mógł mieć spaczyć trochę inaczej, no ale jednak z jakiegoś powodu ten Jan Olszewski wpisuje się w tą historię polskich nurtów prawicowych. Jan Olszewski twierdził, że Bandera nie odpowiada za wołę, że nie powinniśmy krytykować Bandery, dlatego że Bandera był, dobrze się przysłużył Ukrainie, że pomógł ukraińskiej walce o niepodległość. No ja analizując jego postać, mam raczej przeciwstawne opinie, to znaczy wydaje, wydaje mi się, że Bandera de facto szkodził Ukraińcom, że jego działania nic dobrego nie przynosiły. Być może było to robione też specjalnie. No tu Olszewski też stwierdza, że Banderę możemy jedynie oskarżać o zabójstwo pułkownika Bronisława Pierackiego. Tomant sprawę też analizuje. Gdy była rozprawa sądowa, tam Bandera obrażał Polskę i Polaków. Później był niby skazany na śmierć, ale został. No nie, ta egzekucja nie została wykonana, podczas wojny został wypuszczony, a to ciekawe, ten sędzia, który skazywał banderę, później po wojnie sam uczestniczył w różnych akcjach, które były organizowane przez radykalne organizacje ukraińskie we Francji. Ja odalazłem tam ciekawą informację, że wśród tych Ukraińców przebywających we Francji, wśród tych organizacji ukraińskich znajdują się również masoni, więc być może jest to taka inspiracja masońska tego wszystkiego. Wiemy też, że taką proukraińską politykę, to idea takiej proukraińskiej polityki propagował niejaki Giedroć, co do którego też pojawiają się podejrzenia, że może być powiązane z masonerią, więc być może też jest tu takie, takie źródło inspiracji. No, to chociaż sama polityka proukraińska może wynikać po prostu ze, ze specyficznego patrzenia geopolitycznego i de facto nie musi być w niej nic złego, jeśli z odbiona robiona poprawnie, ale wydaje mi się, że to, jak jest robiona przez właśnie te polskie elity, to nie jest poprawne, poprawne działanie, bo tutaj nie stawiamy żadnych warunków i że nie nie stawiamy żadnego swojego interesu jako czegoś najważniejszego. Po dojściu do, do Prawa i Sprawiedliwości, do władzy w roku 2015, Gadowski też pracował w, z filmami, był szefem Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, później został, prowadził jakieś programy w TVP, Zagrać współpracę z TVP, bo miał konflikt z Kurskim, no ale prowadził dalej no, audycję w Radiu Wnet no, i też prowadził audycję w Polskim Radiu, czyli no, te, te jego związki z jakimiś stacjami i kanałami związanymi z pisowską propagandą są, są, są wyraźne jeszcze wiele lat. Później on też pisał, no dalej publikuje na między innymi w niedzieli, no to nie jest bezpośrednio związane pismo z pisem, ale jest związane z, z kościołem i często się wytyka, że on akurat prowadzi taką narrację propisowską, no a działanie tego kościoła jakby też jest moim zdaniem wpisane w, w działanie układu, no i to jest dziwne dosyć, że tolerowane jest ze strony właśnie też władz takiego pisma to, że działa w niej osoba, która jest niby przeciwko, przeciwko układowi. No moim zdaniem to bycie przeciwko układowi jest tutaj takie powiedzmy wątpliwość. Radowskie był osobą, która wychwalała Mariana Banasia. Ja do tego, miał, do tego, do tej postaci zawsze miałem wątpliwości. Mimo tego, że on na takiej scenie prawicowej zawsze miał raczej dobre, powiedzmy, noty, ja nagrałem materiał, on jest dostępny na moim kanale w zakładce, znaczy na podcaście Alter Rozmowa dokonuje tam analizy działań tej postaci no i stwierdzam, że to jest taki fałszywy buntownik przeciwko systemowi. No ciekawa jest sekwencja wydarzeń, która miała miejsce niedawno, to znaczy de facto Marian Banaś zaangażował się w kampanię konfederacji, udzielał pewnych informacji na temat nieprawidłowości co do działań prawa i sprawiedliwości podczas epidemii, ale wszystko to było jakoś propagowane w bardzo nieudolny sposób, jakby to był planet fail, to znaczy jakby te informacje miały tak być Udostępnione medium, żeby one się w żaden sposób nie przebiły, no to było dosyć zagadkowe. Też syn Mariana Banasie, Jakub Banaś, wziął udział w wyborach po stronie Konfederacji. No i była dziwna afera z tym Jakubem Banasiem i samym Marianem. Pod sam koniec kampanii, co również wyglądało na w pewnym stopniu na taką medialną ustawkę, której celem było to żeby de facto obniżyć noty całej konfederacji, żeby jakoś tą organizację skompromitować, no ale nie wiem, dlaczego aż tak mocno tam i szybko jak u banać tą karierę mógł zrobić. To taka dosyć zagadkowa postać. Gdy spojrzymy na jego społecznościówki, no to ciężko znaleźć tam jego informacje o nim, co robił wcześniej przed wyborami, no i co robi obecnie, dlatego że po wyborach on przestał się udzielać na swoich społecznościówkach, też usunął swoją stronę internetową. Także jest tu jakaś taka zagadka, no ja co wodę właśnie Banasiów, od razu miałem wątpliwości. No, i warto oczywiście zwrócić uwagę, że Marian Banaś robił karierę w podobnych podmiotach politycznych jak Gadowski, to znaczy działał w tym ruchu dla Rzeczypospolitej, w którym był też Jan Olszewski. No, czyli to jest jeszcze jedna taka sugestia, że jest to właśnie ta forma tej alternatywnej prawicy, która no de facto jakoś kooperuje z systemem. Gadowski zasłynął, gdy miała miejsce epidemia w roku 2019 i 2020, o tym, że miał bardzo szybko różne komentarze z, dotyczące, i jej właśnie dotyczące, on był takim sceptykiem co do wydarzeń związanych z, z właśnie z epidemią. Problem polega na tym, że te jego informacje wpisują się w pewną określoną narrację. To znaczy, obecnie jest przyjmowane przez takie no, osoby, które starają się zanegować, powiedzmy, mniej, stream, mniej streamowy sposób patrzenia na tę sprawę, że de facto mieliśmy do czynienia bardziej z pewnego typu ustawką medialną, ale Gadowski tak naprawdę w niektórych swoich materiałach i w swoich dziełach, takich m.in. jak komiks Zaraza w Wuhan, stwierdza, stwierdza coś innego. To znaczy, że epidemia była de facto jakąś operacją... Operacją służb różnych państw, że maczały w tym ręce, przynajmniej tak wynika z treści tego komiksu, na, też bazuje na pewnych opracowaniach tego, te, tego komiksu, ale patrząc na fragmenty, które zostały opublikowane, jest jasno tam powiedziane, że to de facto jest rola, że działały tutaj jakieś służby chińskie, że część służb amerykańskich starała się temu, się temu przeciwstawić, ale przez to, że Chińczycy to jakoś na to wpływali, no to doszło do właśnie do epidemii. No ale jeśli epidemia jest, to właśnie jest taka pewna sprzeczność. Jeśli epidemia jest medialną ustawką, to znaczy, że nie jest jakąś bronią stworzoną przez, przez agenturę, bo no, tak naprawdę jeśli pewne tezy o ustawce są prawdziwe, to, to znaczy, że ten wirus nie miał nie naprawdę takiego nie był aż tak, nie był aż tak groźny. No i to, żeby jakaś agentura stworzyła groźny wirus, jest takim totalnym, totalnym absurdem. Tak naprawdę jeśli przyjmiemy teorię o jakiejś ustawce ustawce, no to musimy stwierdzić, że to po prostu była kooperacja bardzo różnych służb, a nie było jakiejś dynamicznej rozgrywki, dynamicznej walki pomiędzy tymi służbami, nazwijmy to chińskimi a, i amerykańskimi, zatem no moim zdaniem taka wizja przedstawiana przez Gadowskiego jest tutaj nieprawdziwa, zresztą on w sumie mało kontynuuje ten temat i bardzo rzadko idzie, idzie tą, tą linią interpretacji, to taką zrobił m.in. właśnie w tym komiksie, no, ale moim zdaniem komiks powstał po prostu jako koncepcję już trochę wcześniej, był dokończony, gdy, gdy narracja wokół epidemii się zmieniła, no i później już był, był wydany. Dlatego, że ta narracja związana z akcentowaniem roli Chin była i tego, co się działo w Wuhan, była popularna wcześniej, to, się, to przestało być popularne w tym pewnym momencie, przestaną mówić o o jakichś łuskowcach z Wuhan i tego typu, tego, te, tego typu sprawach, bo no, zaczęły się po prostu in, inne, inne tematy. No ale moim zdaniem takie ujęcie akcentujące rolę jakiejś agentury, która no, tworzyła po prostu wirus jako broń, no, ma też charakter, charakter dezinformujący i po prostu jest nieprawdziwa. No moim zdaniem najmocniejszym argumentem przeciwko Gadowskiemu jest właśnie to, że został rzucony na kluczowy odcinek propagandy w roku 2010 po katastrofie smoleńskiej, no to sugeruje, że układ de facto miał bardzo duży pułap zaufania dla tej osoby. Moim zdaniem nie da się tego w żaden sposób wytłumaczyć. No, ktoś musiałby. Bardzo mocną pracę przeprowadzić, żeby mógł zaufać takiej osobie po czymś takim. No a później Gadowski jeszcze wiele lat współpracował z mediami pisowskimi. No później był niby przeciwko temu, no ale widzimy, że jego interpretacje dotyczące właśnie covid u dotyczące Ukrainy są wątpliwe. Przez to, co mówił wcześniej o na temat, na temat, na temat Ukrainy, to może mieć dużą wątpliwość względem, względem tego, że on mówi to wszystko szczerze co do jego test na temat epidemii, no to widzimy, że on, no przynajmniej moim zdaniem, prowadzi nieprawdziwą interpretację tych wszystkich, wszystkich wydarzeń, akcentuje tutaj rolę jakiejś um, służb i tak dalej. No, on niekiedy ma Sprzeczne tezy, Ty obecnie nie jest tak często przez niego lansowana, lansowana ta wizja, ale w jego dziełach również taka interpretacja tych wydarzeń się pojawia. Moim zdaniem taka interpretacja ma charakter, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie dezinformujący. Także Nogadowski wydaje się pod każdym względem, jak dla mnie osobą, której nie można w żaden sposób zaufać. No dobrze, idziemy dalej. Tutaj mamy postać Wojciecha Sumlińskiego. No, to takie ciekawe zdjęcie. To prawda, tutaj Sumliński niby nie jest głównym bohaterem tego zdjęcia, ale wydało mi się, Interesujące, dlatego je tu dałem na zobrazowanie tego, o czym zacznę tutaj mówić. Sumliński pracował, szybko zaczął pracować jako dziennikarz śledczy. Pracował to dla tygodnika Wprost, który też de facto jest mainstreamowym źródłem informacji. I opublikował on akta Świadka Koronnego Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. No właśnie, tyle, że Masa tam publikował informację, że. Z mafią współpracują osoby związane z, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a wówczas po rok 2000 i dalsze lata, zwłaszcza po roku 2001, gdy SLD MOS wygrało wybory dosyć dużym, w dużym procencie, no to doszło do czegoś takiego, że służby, wydaje się, chciały się pozbyć SLD, ogólnie Dużej Partii Lewicowej. I wydaje się, że służby same dążyły do tego, żeby odmienić trochę życie polityczne w Polsce. No, to znaczy, było publikowane masa różnych materiałów. Widzimy, że między innymi właśnie Soliński w, w tym uczestniczył, publikując te, te informacje o masie. Wydaje mi się, że służby dążyły do tego, żeby, żeby stworzyć taki system, jak, jest, jak ma miejsce w. Obecnie to znaczy podział, jest podział pomiędzy dwoma, dwoma dużymi partiami, wydaje się, że, to się, że łatwo, łatwiej to szło kontrolować, a istnienie takiej dużej partii lewicowej, jak SLD, było niebezpieczne pod tym względem, że mogło doprowadzić do powstania alternatywnej, dużej partii prawicowej no i w pewnym momencie taki, coś się zaczęło wymykać temu systemowi, dlatego były bardzo różne operacje, operacje systemu i układu właśnie po roku 2001. Wówczas tu rosło bardzo poparcie po samoobrony i LPR-u, które coraz mocniej głosiły takie hasła systemowe, wówczas jeszcze antysystemowe. Wówczas jeszcze, chociaż, no, moim zdaniem te, obie te partie były w jakimś stopniu od początku zinfiltrowane, zwłaszcza zwłaszcza LPR, chociaż w samoobronie też to też jest widoczne, no, ale w każdym razie nasilało się to, że był ewidentnie widoczny błąd społeczeństwa, że społeczeństwo chciało pewnych przemian i widziało, że za, 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 zaczynało zauważać w to, że, to, że istnieje układ w jaki spo sposób uczestniczył w tym e, Sumliński, chociaż to, że upublicznił mi te informacje o e, mafii, to zapewne są prawdziwe informacje, chociaż moim zdaniem sączone według pewnego klucza, to znaczy, że Sumliński miał informatorów, e, którzy dostarczali mu e, te wszystkie rzeczy tak zgodnie z, z zamiarem. To znaczy wówczas służby chciały de facto zmniejszyć poparcie dla SLD, dlatego pewne rzeczy o SLD były publikowane. Masa jako też mówił akurat to, co chciał i akurat wtedy z jakiegoś powodu e, było na topie to, żeby to SLD, e, SLD za Zatapiać. Bo później e, e, Słumieński informował też e, o, na, temat przed, na temat nieprawidłowości robionych e, z, przez osoby związane z parą prezydentką, to znaczy Aleksandrem i Jolantą To z również wlicza się moim zdaniem w, w cały ten tryb, który wówczas miał miejsce, to znaczy tryb, e, tryb ograniczenia wpływów SLD na społeczeństwo przez służby e, w tamtym okresie. No ale oczywiście to nic złego, że Sumiński o tym informował. To dobrze, i że miał jakiś informatorów i że e, i tu również są no, oczywiście też własne analizy yy, i że te rzeczy zostały, zostały de facto ujawnione, chociaż moim zdaniem właśnie yy, one nie w... zostały ujawnione z jednej strony, a z drugiej strony te, te wszystkie rzeczy nie, nie wyjaśniły nam tego, jak de facto układ istnieje ten układ mógł się tylko w tamtych latach umocnić, budując sobie ten sztuczny podział yy, PO i PiS. Po wygranych wyborach w roku 2005 przez PiS były związany z TVP, tworzył program 30 minut, był autorem cyklicznego programu TVP pod tytułem Oblicza Prawdy o działalności Służby Bezpieczeństwa oraz reportaży telewizyjnych, m.in. o Wojskowych Służbach Informacyjnych. Tutaj widzimy fragment z programu 30 minut, w którego produkcję był zaangażowany właśnie Wojciech Szumliński. No i kto nam się tutaj ukazuje? Antoni Macierewicz. Obecnie na jego postać patrzymy trochę inaczej. Przez pryzmat tego, że było ono no też twarzą, twarzą Prawa i Sprawiedliwości, no i raczej widzimy, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość jako, jako partia nie doprowadziły do tego, że jakieś realne przemiany w Polsce mogły zajść, że raczej utrwaliły tylko istnienie i funkcjonowanie kładu. No właśnie. Jest to bardzo ważne, dlatego że no to, to sugeruje, że taka narracja, jaka, jaka była wówczas prowadzona wokół samych wojskowych służb informacyjnych, no jest zwyczajnie mówiąc nieprawdziwa. To znaczy wówczas. Osoby, takie jak m.in. Macie Rewicz, no ale cała, no cała po prostu ferajna różnego typu publicystów prawicowych starało się nas przekonać, że wojskowe służby informacyjne w WSI jest jakimś takim motorem napędowym funkcjonowania całego, całego układu i że no, zlikwidowanie wpływu WSI de facto oczyści, oczyści Polskę, no ale w praktyce nic się takiego nie stało. To te wojskowe służby informacyjne zostały zlikwidowane. One już wcześniej zresztą, gdy spojrzymy na historię trzeciej RP, no to zobaczymy, że jednak politycy trzeciej RP wszyscy dążyli do tego, żeby zawrzeć te układy z partnerami zachodnimi. No moim zdaniem na niekonfortowych warunkach. No i osoby związane z WSI zostały de facto no, też zaaprobowane przez partnerów ze Stanów Zjednoczonych. Przecież Stany Zjednoczone też oczywiście zaczęły lokować w Polsce taką swoją, swoją agenturę. No a mimo wszystko wojskowe służby informacyjne mogły tutaj przez wiele lat funkcjonować. Po tym, jak Polska wstąpiła do struktur natowskich, więc no, to była akceptacja de facto dla tego WSI przez, przez, przez czynniki narodowe. Tak musimy na to patrzeć. No i właśnie to, ta narracja wokół WSI, no, bo moim zdaniem była po prostu wytrychem, który no, sprawiał, że przyczyna sprawcza u samego układu nie była definiowana właściwie. No to zresztą widać m.in. w postaci Antoniego Macierewicza, który, do którego raczej już obecnie wiele osób, do których chce walczyć z tym układem, nie ma zaufania. Widzimy, że on był promowany w materiałach, materiałach sumlińskiego. No to i zresztą, że w ogóle Macierewicz odgrywał istotną rolę w służbach, jest, jest też totalną zagadką. Dlatego, że kojarzycie Macierewicza z Prawem i Sprawiedliwością, ale to się wszystko działo po roku 2005, a w wyborach w roku 2005, po których Macierewicz został ważną osobą w polskich służbach specjalnych, to on w ogóle nie startował wówczas z Prawa i Sprawiedliwości. On startował z małej partii, która nazywała się Ruch Patriotyczny. I ta mała partia była kontynuacją, jak możecie się domyślać, ruchu odbudowy Polski Jana Olszewskiego, które się znów, znów tutaj pojawia. To jest znów bardzo mocny argument, że ta rzekoma opozycja względem układu, opozycja niby narodowo-katolicka, też była robiona, robiona z pewnym z pewną premedytacją. No i tu jest ten Macierewicz, który niby jest, należy do partii, która jest przeciwko pisowi. Wystarczy no, komitet, który jest przeciwko Prawiu Sprawiedliwości i nagle macie rewicz należący do tego komitetu zostaje, zostaje tak wyróżniony, że zajmuje się służbami specjalnymi, no, czyli no, zupełnie najważniejsza, najważniejsza funkcja dla, dla przemian. To znaczy, że było pełne zaufanie tej, dla tej postaci, mimo że on tworzył niby opozycję względem względem całego. Całego układu i tu widzimy, że jest promowany w materiale, który nagrywał, nagrywał Sumliński. Oczywiście kwestia Macierewicza to kolejny trop masoński. To znaczy, jest taki dosyć znany artykuł, który ma tytuł Loża Kopernik rządzi na polskiej prawicy. Antoni Macierewicz wziął udział w pogrzebie Jana Winakiewicza. To symboliczne wydarzenie związane nie tylko z historią loży Kopernik, ale i z tym, co dzieje się dzisiaj na tzw. polskiej prawicy. Kim był Winakiewicz? Oto dane z leksykonu Ludwika Hassa. Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. To wolnomolarstwo został przyjęte w roku 1933 w polskiej loży Kopernik. No dobrze, już nie będę dalej kontynuował, to można sobie zerknąć na ten konkretnie artykuł. No a tu jest jeszcze mowa, że Maciej miał kontakt z innymi masonami, to właśnie z wspomnianym wcześniej Olszewskim, a także z Bronisławem Wilsteinem który także został przyjęty do polskiej loży Kopernik. Co bardzo ważne, Wilstein jest kolejną kolejnym taką zagadkową postacią, która akurat odgrywała istotną rolę w ówczesnym, ówczesnej telewizji za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj zwraca uwagę, że to, że Macierewicz był na tym pogrzebie, to jeszcze o niczym nie świadczy, no ale tam się pojawia dużo więcej tych powiązań, dlatego warto jednak na to zwrócić uwagę. W każdym razie, ten trop masoński jest właśnie być może tym punktem, który pozwala zrozumieć, dlaczego Macie jest tak łatwo przerzucony z tej niby alternatywnej prawicy do zarządzania służbami specjalnymi. Bo to jest sugestia, że istnieje tu jakaś wyższa instancja, która tym wszystkim zarządza. To też oczywiście może tłumaczyć tą dziwną relację pomiędzy Janem Olszewskim i Kaczyńskim. Z tym Kaczyńskim, który chce na początku współpracować z aws em nie wychodzą mu rozmowy, to nagle przeskakuje do tego ropu Olszewskiego i tam jest przyjęty, mimo że wcześniej była oczywiście walka z tą partią na niwie medialnej. Słoniskiem ma duże problemy, jeśli chodzi o te o jego zaangażowanie w rozwiązywanie tych wszystkich zagadek wojskowych służb informacyjnych, chciał nawet popełnić samobójstwo. Jakkolwiek wojskowe służby informacyjne nie pełniły tej roli, roli, jakiej często starały się pewne osoby przypisać, nie były tą osią modelującą całe życie polityczne w Polsce, na apstryknięcie polityczne zniknęły de facto z życia politycznego i się przekształciły. Moim zdaniem realnie modelują to po prostu zupełnie, zupełnie inne osoby. No, była pewna, pewna dezinformacja, ale no, mogły tam być po prostu też pewne interesy i pewnym interesom, mniejszym niż, niż to się mówiło, faktycznie są niskie, mógł, mógł zaszkodzić, no i to próba wykończenia Słomińskiego mogła mieć przebieg, przebieg realny. Nie będę sugerował, że, że, że to było całkowite oszustwo, natomiast mi wydaje mi się, że cała narracja wokół WSI była, była po prostu nieprawdziwa, to znaczy, te wojskowe służby nie odgrywały aż takiej istotnej roli, jak niektóre narracje starały się zasugerować. No, gdy to wszystko miało miejsce, to za Sumlińskim stawiał się, stawiał się, jak tutaj widzimy, Zbigniew Ziobro. Już wcześniej mówiliśmy, że Zbigniew Ziobro jest postacią, z którą był związany z kolei Witold Gadowski. Współpracował z Zbigniewem Ziobrom już w roku 1999. Tu właśnie Ziobro na, na, nagłaśniał tutaj tą sprawę próby samobójstwa dokonaną przez Wojciecha Sumlińskiego. No Oczywiście też nic złego, że faktycznie to były przez ziobry nagłośnione, skoro doszło aż do takiej tragedii, ale no i tak istotne jest to, że ziobro jest tutaj do takiego kręgu, który odpowiadał za promocję tego typu postaci. No zresztą ziobro to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa i, on, i również trzeba na tym w tym miejscu prze, przeanalizować. Ziobro pojawia się w kluczowych momentach, jakby ważnych dla agentury. On sam zaczął szybko zaraz studia karier w państwowych podmiotach. W tamtym okresie zaczął też współpracować z Witoldem Gadowskim, jak to sobie już mówiliśmy. Następnie był doradcą ministra spraw wewnętrznych administracji Marka Biernackiego. Bardzo szybko zrobił taką karierę i miał właśnie taką, taką, taką pozycję. Biernacki dostał się do sejmiku województwa pomorskiego w roku 2002 z list popis. Partie te wystawiały wspólny blok. No to, to też warto wiedzieć. To związane z tym, że powstało takie zagrożenie jakimiś właśnie partiami prawicowymi, dlatego doszło do koalicji Później Biernacki był związany z PSPO, następnie z PSL-em, teraz chyba jest związany z trzecią Drogą. No i widzimy, że tu niego został do, dokoptowany bardzo szybko z Biniewem Ziobro. Ziobro odgrywał kluczową rolę w cyrku, moim zdaniem to był cyrk związanym z aferą Rywina. No jak to tłumaczę w swojej książce, moim zdaniem właśnie afera Rywina służyła temu, żeby wypromować PO i PIS jako e, wiodące partie, które niby miało zrobić porządek z układem e, i miały przejąć właśnie ten cały materiał buntu i po to była ca, cała afera, afera Rywina, żeby e, zaspo, żeby po pierwsze nie, nie tworzyć dużej partii lewicy, która, której istnienie powodowało to, że mogła powstać duża kontrowersywa, a z drugiej strony stworzyć właśnie już też e, dwa, dwa bloki, które niby się kłóciły, kłóciły a w rzeczywistości nie, nie tworzyły pewien układ polityczny, no i to było robione właśnie na kanwie tej, tej afery. Ziobro ostatecznie zatwierdził skład domniemanej grupy trzymającej władzę. No i w ogóle cała ta grupa to jest jakaś gruba dezinformacja, dlatego że każdy, każdy kto analizował, kto wtedy słuchał tych wszystkich obrad, obrad związanych z aferą Rywina, spodziewał się, że że, ta, że tam zostanie ujawniony po prostu jakiś taki, no, głębszy spisek, który naprawdę rozwiąże tajemnicę części RP, rozwiąże tajemnicę, dlaczego istnieją te wszystkie defraudacje finansowe, które miały miejsce w latach 90., które były oczywiście przez ludzi dostrzegane i przez które ludzie chcieli wówczas głosować na bardziej radykalne partie. I tak też była mowa o tym, że Ziobro też sugerował, że, że są jakieś inne osoby, że tego są osób z życia politycznego jeszcze nie, nie znamy. Takie były wręcz sugestie z osób, które były bezpośrednio z Komisją związane, a, na, a później zostało jednak ogłoszone, że ta grupa trzymająca władzę to jest no, parę osób już no, mniej znanych z kręgów z SLD, czyli z no, również wszystko ściągnęło na siebie to cały ten sojusz lewicy demokratycznej, który tak moim zdaniem już był rozmontowywany de facto jako duża partia przez agenturę, no a polansowało się na tym PO i PiS. No i ten negatywny elektorat rosnących w siłę partii, LPR-u i samoobrony został z czasem też przejęty przez Prawo i, Prawo i Sprawiedliwość. Też dobry wynik osiągnęły te partie w wyborach samorządowych, który był oczywiście oczywiście jeszcze wcześniej, no ale moim zdaniem ewentualny kryzys został został zażegnany, chociaż ze względu na to, że już była infiltracja, moim zdaniem, wcześniej tych partii, one też by układu de facto nie, nie podważyły. Ale być może pojawiłaby się inna opcja polityczna, pojawia się wówczas taki, taki, takie okienko na taką siłę polityczną, tak jak było takie okienko, które zostało w latach na początku lat 90., które zostało zatkane panem Stanem Tymińskim, oczywiście. No dobrze, to mamy podsumowaną sprawę Zbigniewa Ziobry, no, który moim zdaniem był elementem teatru. No ważne przy, w, Ziobrze, w przypadku pana Ziobry jest też to, że on jakby jest związany z innymi momentami w historii RP, III RP, które zdają się być jakoś powiązane z działalnością agentury. Ciekawy jest tu bardzo przykład Roberta Bąkiewicza. No, to jest taka postać, w której zostały ułożone du, duże długi. On później zaczął działać w onr Moim zdaniem. Obóz narodowo radykalny, jak organizacja, że była wcześniej przez służby infiltrowana. Wodem na to jest to, że były różne wycieki z wewnętrznych informacji tej partii, to było wszystko publikowane niby na stronach lewicowych, no ale musiał być po prostu jakiś kred, który donosił na temat funkcjonowania tej, tej, tej partii. Moim zdaniem, to właśnie sugestia, że ta partia nie, znaczy nie partia, tylko organizacja była niestety już de facto. Wcześniej w jakimś stopniu zrobana. i to może też tłumaczyć błyskawiczną karierę, jaką robił tam Robert Bąkiewicz. No, oczywiście, jedna z płaszczyzn interpretacyjnych, nie mówię, że tak jest na pewno, ale być może te fakty trzeba sobie jakoś tutaj połączyć. Później doszło, moim zdaniem, też do próby takiego, tak jak Ziobro wykastrował de facto bunt społeczny i przeniosły całą moc społeczną na, na działania Prawa i Sprawiedliwości i IPO. No to działania. Później związani z marszem Niepodległości, moim zdaniem, to też były próbą wykastrowania marszu niepodległości i przejęcia jakiejś masy spadkowej przez prawo prawa prawo i sprawiedliwość. No i to było oczywiście dokonywane przez Roberta Bąkiewicza, ale mówię, że to jest tylko pewna płaszczyzna interpretacyjna. Później Bąkiewicz już bezpośrednio związał się właśnie z Bigniewiem Ziobrą. ziorgą. Ciekawe jest to też wiąty, ten wątek, który omawiał w materiale o kawiaku takim youtuberze, który również groził bezpośrednio też Ziobrze i, i oso osobom z, ze środowiska Zbigniewa Ziobry. I też no, są pewne sugestie, że to jest z jakiegoś powodu robiona ustawka. No ale to właśnie ci osoby związane z Ziobrą tutaj wyszło na jako osoby de facto pozytywne, walczące z tą patologią, którą reprezentował ten też Kawiaku. Też ciekawe są tu wątki związane ze z Zbigniewem nogą, który również moim zdaniem jest no, wykazuje, cechowuje się trochę jak taki prowokator i również być może jest to jakieś, jakieś inspiracja i ten, z jakiegoś powodu też e, to noga, tak samo jak ten kawiaku, na właśnie, na właśnie, właśnie odnosi się do tego właśnie Zbigniewa e, Ziobry. Wojciech Sumliński jest też autorem książki na temat księdza Popiełuszki e, i e, no też już trochę mówiłem na temat e, historii tego księdza. E, w każdym razie, w związku z tą postacią, e, on lansuje postać tutaj tego księdza, którego widzimy, to znaczy Księdza Małkowskiego. On wprowadzał też tego księdza Małkowskiego na różne wykłady, gdzie było właśnie mowa na temat jego książki. Tutaj widzimy, że to, jest, że to było w polityce, ale także występował z księdzem Małkowskim w realu. Moim zdaniem co do działań tego księdza no to również są nie zawsze, nie zawsze do końca jasne. To znaczy, ksiądz Małkowski od lat 60-XX wieku zaangażowany był w działalność opozycyjną. Jako student Uniwersytetu Warszawskiego brał udział w strekach w marcu 1968. Został uciążnięty z Wydziału Filozofii, później związał się z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Komitetem Obrony Robotników. No i on raczej jest dosyć krytyczny stosunek właśnie do Komitetu Obrony Robotników, chociaż no, mogło też tam działać dużo, dużo dobrych ludzi. Sam Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Co ciekawe, wykazuje się, że ma, e, odnosi się do Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela, do której należał przed wojną, to była przedwojenna organizacja, jaki Andrzej Strug, uważany w prasie narodowej tamtego okresu jako główną, głównego masona w ogóle II Rzeczypospolitej, także jest to taki ciekawy wniosek masoński. Niektóre analizy, z ja jakimi się zetknąłem w aktach IPN-u, też sugerują, że właśnie robczo Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, ma korzenie, korzenie masońskie i odnosi się właśnie też do dziedzictwa tutaj Andrzeja Struga. Co ważne, Ksiądz Małkowski brał udział w godówkach organizowanych przez opozycjonistów w Kościele Świętego Marcina w Warszawie. Ten kościół był prowadzony przez osoby z Lasek. To był taki ośrodek, o którym Jan Józef Lipski mówi tak. Jan Józef Lipski jest oczywiście też masonem, który współpracował z Janem Olszewskim no i ma bardzo ciekawe opinie na temat kościoła. Ośrodek ten nie tylko zdobył sobie ogromne uznanie ze względu na wzorową, piękną pracę humanitarną, lecz zaczął przyciągać ludzi ze środowisk. Które w okresie i wcześniej nie były w najlepszych stosunkach z Kościołem, m.in. środowiska radykalnej laickiej inteligencji, głównie warszawskiej. Tu rodziło się wzajemne rozumienie w atmosferze, która była prekursorem, prekursorem zasad i postaw rozpowszechnionych potem dopiero po Watykanum II. Laski reprezentowały wszystko, co było najświetlejsze, najbardziej otwarte, najbardziej przeciągnięte duchem Caritas i Humanitas w polskim kościele. Dziś jest to zjawisko mi egzotyczne. Widzimy zatem, że tutaj Jan Józef Lipski lansuje te nurty w kościele, o których wspominaliśmy wcześniej które generują ten rozwodniony katolicyzm, jak to, zwróci, jak to zwrócił uwagę jedna osoba, która sporządzała tamtą notatkę do, do dla służb, o której wspominałem, wspominałem wcześniej. No i to było wszystko na korzyść masonerii, co zlansowane tutaj przez Jana Józefa Lipskiego. No i to też na protest należy widzieć w tym kontekście, w, że Oron był organizowany przez środowiska w kościele, które miały odpowiednią wizję co do, co do przyszłości kościoła. W kościele tam spotykało się też pierwsze grupy odnowy w długu Świętym w Polsce, który których ksiądz Małkowski był zresztą propagatorem. Kościół Świętego Marcina pełni tradycyjnie istotną rolę związaną z nabożeństwami ekumenicznymi oraz, oraz dusz środowisk warszawskiej inteligencji. No czyli widzimy, że tu jest no, lasowanie tych wszystkich rzeczy związanych z przemianami soborowymi. Jakoś książę Małkowski również w tym, w tym uczestniczy. Niestety to też jest ekumenizm, taki no, otwarcie się na tę lewicę laicką, która później miała też pewną rolę polityczną. Też co do tamtego, tamtych wszystkich wydarzeń, w, w Miesięczniku Katolickim Więź, gdzie Ksiądz Małkowski też publikował, pojawiło się takie, pojawił się taki artykuł opisujący tę całą głodówkę w Kościele Św. Marcina. Dla wierzących będzie ona formą modlitwy, dla wszystkich nas apelem skierowanym do społeczeństwa i władz. Świadomie wybieramy formę głodówki jako formę walki o prawo i sprawiedliwość, walki o godność człowieka, walki przeciw przemocy, walki bez siły i przemocy. Takiej walce mamy wielu poprzedników, od Mahatmy Gandiego, poczynając poprzez pastora Martina Luther Kinga, aż po bojowników, którzy głodówkami w hiszpańskich kościołach walczyli z dyktaturą o wolność i demokrację we własnym kraju. No to jest bardzo ważne, bo widzimy, że tutaj głodówka w kościele św. Marcina, w której ksiądz Małkowski również brał udział, zostaje porównana do tego, co się działo w, w Hiszpanii, czyli do ludzi, którzy walczyli z generałem Franco. Co ciekawe, ostatnio wyszła książka, która podkreśla rolę masonerii w tej walce. Możemy się domyśleć, że katolickie środowiska antyfrankistowskie były spenetrowane przez masonerię, a do jej do dziedzictwa odwoływali się właśnie tutaj protestujący w tym kościele Święty Marcina i ksiądz Małkowski de facto aktywnie brał w tym, w tym udział. No okej, okay, ale można mówić, że że to się wiązało z tym, że po prostu trzeba było wspólnie walczyć i jakoś tak wprowadzić taki ekumenizm polityczny, że też dokopujemy do ekipy tego Adama Michnika, Kuronia i tak dalej. Ale moim zdaniem to jest nieprawdziwe podejście. To znaczy, to problem polega na tym, że te osoby, moim zdaniem, również nawet w tamtym okresie dążyły do tego, żeby stworzyć po prostu nowy system polityczny, w którym one też będą pełniły odpowiednią rolę. No i de facto ich działania nawet nie są dobre dla tych ludzi, którzy mieli takie no, prolaickie poglądy, nawet prolewicowe, no, czyli to były po prostu ludzie skorumpowani politycznie od samego początku. Moim zdaniem to, co zrobili później jest tego wynikiem wynikiem ich wcześniejszych poglądów, ich to znaczy braku poglądów, tylko próby dostania się de facto do politycznej nomenklatury i bycie pewną polityczną... Polityczną elitą i oni de facto nie mieli żadnych poglądów. No, fakt, że tak kooperowali wówczas z Kościołem jest jasną sugestią, że wykorzystywali pewne narzędzia tylko do tego, żeby, żeby doprowadzić jakieś skutecznie swoją misję związaną z swoimi chęciami, po prostu stanie się tą polityczną elitą do skutku jest jasnym argumentem, który za tym przemawia. Jakakolwiek współpraca dla nich po prostu nie była dobra. Być może należało współpracować nad upadkiem komunizmu z jakimiś osobami także o innych poglądach. Ale to powinny być inne osoby z innego klucza. Jakieś osoby, które naprawdę chciały jakichś realnych przemian, może nawet, by, ale które miały po prostu czyste intencje. No a po prostu w przypadku Michnika, Kuronia i tak dalej, po prostu moim zdaniem nie było czystych intencji. No i to widać też w zmianach ich poglądów, że oni wcześniej nie mieli takiego mocno e, antykomunistycznego e, sposobu patrzenia na rzeczywistość, że no, de facto chcieli jakiegoś niby socjalizmu z, z ludzką twarzą, no ale w rzeczywistości, no, no chyba chcieli po prostu używać no, dowolnych narzędzi do tego, żeby po prostu. E, po prostu zapewnić jakieś, jakieś sobie powodzenie. I po prostu kooperacja z nimi była błędem, która zresztą wcale nie była dobra, pod takim względem, że wiele osób tak naprawdę w Polsce wcale nie chciało tego, tych elit skoru, żeby one ich reprezentowały. Były różnego typu protesty, to było obserwowane też przez osoby, które zajmowały się takimi kwestiami społecznymi właśnie. w w środowiskach agenturalnych, one tam zwracały uwagę na to, że w społeczeństwie wcale nie jest taki dobry odbiór tych wszystkich ludzi z koru, że są podejrzenia co do, co do ich pochodzenia, że. No i to powodowało to, że, było, że były konieczne pewne różnego typu ustawki, które, które tak naprawdę miały po prostu. No, stara generować takie wrażenie, że ty kuroń Michnik są faktycznie takimi osobami, które z tym systemem systemem jakoś dynamicznie, dynamicznie walczą, no też inne osoby oczywiście związane z, z korem, gdy tak naprawdę jeszcze wcześniejsze różnego typu formacje, Klub kluczowego koła były w jakiś sposób przez stronę rządzącą na różny sposób wspierane i to była de facto ustawione ustawiona opozycja, a później Michnik sobie wyjeżdżał za granicę. No kto mógł wtedy wyjeżdżać za granicę? Mało było takich osób, jakby ktoś był takim e, naprawdę zaangażowanym rewolucjonistą, a to dostaje możliwość sobie jeżdżenia na, e, na różnego typu spotkania e, za granicę, m.in. na jakieś tam międzynarodówki, które miały miejsce. No, to jeszcze raz pod podkreślenie, podkreśla, to widzimy, że Michnik de facto nie ma żadnych poglądów, że niby tutaj jest w jakiś stopniu się dogadywać z Kościołem, a z drugiej strony jeździ na jakieś między, międzynarodówki. No, moje zdaniem on tylko instrumentalnie chciał różne rzeczy wykorzystać. No i konsekwencje nawet źle dla różnych osób o poglądach lewicowych działał. Być może należało stworzyć nawet jakiś blok szeroki, szerszy niż jakieś organizacje tylko katolickie, ale nie z takimi osobami po prostu jak Michnik i Kuroń i kooperowanie z nim było po prostu co najmniej błędem, jeśli nie z jakimś świadomym, i, e, świadomym zaniechaniem. On też współpracował, ksiądz e, Ołkowski współpracował też z Wojciechem Ziębińskim. O tej postaci mówię więcej w różnych materiałach. Są akta IPN-u, które sugerują, że Wojciech Ziębiński był jakąś główną osobą, jeśli chodzi o budowanie takiej prawicowej frakcji, która wynikało z koru i z Solidarności. I ta prawicowa frakcja miała być budowana według wzorców masańskich. O tym wspomniałem też m.in. w materiale o Korwinie, ale też więcej jest w różnych wywiadach, których udzielałem na kanale Ryndra, gdzie tam omawiamy sobie różne strategie masonerii. Wydaje się, że mimo innych poglądów politycznych, to ksiądz Małkowski raczej patrzył podobnie jak Lipski na strategię Kościoła, to znaczy on te ekonomiczne przemiany też chyba przemieniał, też popierał. Moim zdaniem to jest też bardzo ważny wątek, który również może pokazywać, że on popełniał po prostu albo błędy, albo wynikało to z czegoś innego, ale mógł być po prostu błąd, być może miał pewne intencje w wielu punktach po prostu dobre. Sam ksiądz Małkowski był później zaangażowany w różne akcje prawa i sprawiedliwości związane z katastrofą smoleńską, to znaczy były te wszystkie miesięcznice, w których ksiądz Małkowski też uczestniczył. No moim zdaniem, to już zresztą wynika z tego, co mówiłem wcześniej, sprawa katastrofy słoneńskiej jest, jeśli chodzi o wiele wektorów, podejrzana, no i również jakoś układ przynajmniej próbował zbudować właściwą dla siebie narrację wokół niego i po prostu ta emocja społeczna była przez prawo i sprawiedliwość wykorzystana. No, ja rozpatruję prawo i sprawiedliwość jako oczywiście partię agenturalną, no moim zdaniem książ powinien jednak zachować dystans względ, względem tych wszystkich rzeczy, które... Które tam się działy, dlatego że to nosiło znamiona pewnych prowokacji politycznych, środowisk, które, których działania dla Polski no, nie są moim zdaniem, nie są, moim zdaniem, właściwe. Książki samego Wojciecha Summińskiego są pisane w takim mocno sensacyjnym stylu, który no, nawiązuje też bezpośrednio, Sumniński się do tego zawsze przyznawał, do różnego typu kryminałów. On ma pewnych swoich ulubionych twórców, z których czerpił inspiracje, to niektórzy mu wytykali. no Rozumiem, że można mieć taki styl. Mnie to trochę zniechęca, dlatego że mówiąc o tych wszystkich układach, o niebezpiecznych związkach, musimy mieć zupełnie matematyczną precyzję, próbując to wszystko, wszystko wyłuszczyć. Więc taki sensacyjny, kryminalny sposób pisania de facto przeszkadza, jeśli chodzi o próbę ujęcia całego tematu. No też. Są tam wprowadza dużo takich, jakby działających trochę na emocje, wątków, że on tam się z kim spotkał, że to jest zbudowana taka atmosfera tej misy wokół tego spotkania. Moim zdaniem to wpływa negatywnie na, na, na zebranie do kuby pewnych, pewnych faktów, których tam, moim zdaniem, po prostu też nie ma, nie ma dużo. Naj, jego najbardziej znane książki to na pewno też Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego. Zwłaszcza ta książka zrobiła bardzo duży rozgłos podczas wyborów prezydenckich, w których brał udział Bronisław Komorowski właśnie, ale między innymi też Grzegorz Braun, który promował książkę Wojciecha Sumlińskiego. I książka Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Te książki są de facto kontynuacją tego, co Sumliński robił wcześniej w związku z analizą Wojskowych Służb Informacyjnych. Ja już no, opisałem jest mój, mój stosunek do tego. W tym książce niebezpieczne związki Donalda Tuska, tam też jest badany oczywiście wpływ agentury niemieckiej i rosyjskiej i to no, jest pewien, pewien problem, to znaczy, jest tam wyłuszczone ten fakt istnienia. Tego że, tego, że Tusk był de facto wspierany przez jakieś osoby chociażby z Niemiec i tak dalej, co zabiera jasną sugestię po prostu, że Niemcy realizowali w ten sposób jakieś swoje interesy. Ale w rzeczywistości Donald Tusk bardzo dużo długo współpracował z Jarosławem Kaczyńskim, no i oczywiście z Lechem Kaczyńskim. Oni razem tworzyli na początku partię porozumienie centrum. Blok polityczny Donalda Tuska wszedł do bloku porozumienia centrum i pierwotnie to był jeden projekt polityczny, później doszło dopiero do pewnego rozłamu i konfliktu i porozumienie centrum już bardziej było partią kadecką niż taką partią, która zrzeszała różne nurty, ale w momencie, gdy były te wszystkie przelewy dla Donalda Tuska, gdy było jego wspieranie przez kręgi zachodnie, no to istniała kooperacja pomiędzy, pomiędzy nim a środowiskiem braci Kaczyńskich. Też jest kwestia tego hasła, polskość, to znaczy nienormalność, na które różne osoby też bardzo często się powołują. Co ciekawe, to, to hasło pojawiło się w miesięczniku Znak, który tutaj widzimy, i to też jest bardzo w ogóle ciekawe odniesienie. To znaczy, to jest, miał być tygodnik katolicki. I to zostało opublikowane, jak tutaj zresztą widzimy, w roku 1987, czyli potem jak Tusk pisał, że jest to nienormalność, to dalej jeszcze była kooperacja pomiędzy nim a Jarosławem Kaczyńskim. No zresztą kooperacja była jeszcze potem, no to też warto zwrócić uwagę, że doszło później do rozłamu i takiego dynamicznego, dynamicznej walki pomiędzy środowiskiem Tuska, środowiskiem braci Kaczyńskich, środowiskiem Olszewskiego w roku 1992. Mimo to za 10 lat, w roku 2002 oni tworzyli wspólny blog w wyborach, wyborach samorządowych. No to, też, to też można potraktować jako taką uwagę do książki Niebezpieczne związki do, do, do Tuska, że tam też warto zwrócić uwagę, że ona tak nie, nie uwzględnia też tego, tego, tego aspektu tych wszystkich spraw, że na przykład właśnie była taka kooperacja. No skupia się oczywiście na czymś innym, dlatego no można to jakby w sposób rozgrzeszyć, że to jest konkretnie skupienie się na Tusku. Ale jeśli spojrzymy na realne i to, to, co z niej wynika, no to też de facto podważa w jakimś stopniu zachowanie Jarosława Kaczyńskiego i środowiska braci Kaczyńskich w tamtym, w tamtym okresie. Ciekawa jest w ogóle historia tego pisma Znak, które, które opublikowały właśnie artykuł Tuska. To znaczy, szefem znaku był Bogdan Cywiński, ojciec tego Cywińskiego, który jest teraz szefem Muzeum Auschwitz, taka ciekawostka, że <laughs> że ten Bogdan Cywiński był, był miał pogodę, nie był, był jakimś katolikiem nawet prowadził katolickie katolickie pisma a jego się zajmuje teraz stanowisko w muzeum Auschwitz. Bogdan Cywiński był uczestniczył też w tej, tej słynnej głodówce, o której wspominałam w sprawie, gdy mówiłem o Księdze Małkowskim. On też był doradcą Jana Olszewskiego, a w wyborach do Europ Parlamentu Europejskiego w 2004 był liderem Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców w okręgu warszawskim. No to była taka następna... Następnym moim zdaniem, jest tu sztuczny twór, który był taką prawicą tworzoną przez frakcję, przez układ okrągłostołowy do jakichś celów. To później wiele osób związanych z tą partią wstąpiło po prostu do, do Prawa i Sprawiedliwości. No, moim zdaniem, to była kolejna sztuczna alternatywa. No, ale też ważne jest to, że widzimy w tle tych sztucznych alternatyw znów postać Jana Olszewskiego, tajemniczego masona, który jakoś wpływa na rozwój różnego typu partii narodowo-katolickich. No też w przypadku miesięcznika znak widzimy te dziwne oddziaływanie na samą myśl katolicką w Polsce. Spojrzymy, kto pisał dla tego, dla tego, dla tego pisma, jakie tu materiały były, były publikowane, bo widzimy, że wiele tych materiałów dotyczy kwestii związanych z de facto ezoteryką. Między innymi pojawia się, pojawiają się nawiązania do Jakuba Beme, takiego mistyka. Dużo materiałów Mircea Eliade jest publikowanych, to znaczy nie neguję, bo... O, bo one mają wartość religioznawczą, te materiały Mircele, Eliade, ale zobaczmy sobie w piśmie znak, jaki jest procent y, jakichś materiałów, które by w jakiś sposób na przykład właśnie filozofię katolicką tłumaczyły względem tych materiałów właśnie w kwestiach albo esoterycznych, albo, y, albo nawiązujących do jakichś kwestii związanych z, z Żydami, bo tu bardzo często pojawiają się właśnie tematy żydowskie. Uwagi o asymilacji, o kulturacji Żydów i tak dalej. To właśnie pismo katolickie, które często te tematy żydowskie sobie brało, brało na warsztat. Myślę, że to też ciekawy wątek. No i w tle oczywiście pojawia się tam Jan Olszewski. W zespole pisma-znak znajdziemy takie osoby jak Stefan Świeżawski, Stanisław Stoma czy Jerzy Turowicz które czasami też się pojawiają na różnych listach masonów właśnie należących do tych frakcji katolickich, jest to dosyć ciekawe, to znaczy one, te listy nie, nie do końca muszą być prawdziwe, no ale jeśli zobaczymy na profil działalności tych katolickich redakcji, no to stanie się to bardziej realne. O więziach już wspominałem wcześniej też takim piśmie katolickim. Widzimy, że tu jest stały taki, mają stałą tematykę te wszystkie pisma katolickie, bo wcześniej te więzi wychwalały na przykład tych protestujących przeciwko generałowi Franco w frakcjach katolickich, które no też z dużym prawdopodobieństwem były właśnie zmasonizowane. No przykład pojawiają się publikacje, które to właśnie sugerują. No i warto zwrócić uwagę, jak te wszystkie nurty katolickie działały no i zastanowić się nad tym, czy ta teza o ich takim penetracji przez masonerię nie jest prawdziwa, bo jednak wskazuje wiele na tym, że jest, no ale to rzuca oczywiście cień na działalność całej tej opozycji demokratycznej odnoszącej się do nurtów katolickich. No niestety musimy temu, temu wszystkiemu przepatrywać się bliżej i sam katolicyzm niestety nie może być czymś, co uzasadnia działanie różnych frakcji. Niestety trzeba wypłynąć na głębie, mówiąc tak symbolicznie. I dlatego też chciałem tu przytoczyć historię, tych wszystkich zjawisk tutaj, żebyśmy sobie te uświadomili. Też jest ciekawy wątek dotyczący filmu i książki Powrót do Jedwabnego. Książki tutaj nie czytałem, ale w jakimś stopniu, stopniu też brał udział w tych wszystkich wydarzeniach związanych z, z powstaniem filmu o Jedwabnym. To znaczy ten film został nadany w, na kanale na kanale Wojciecha Słomińskiego. Ja ro, robiłem jego retransmisję na kanał Śląskiej Telewizji. Niedługo po tym, jak o, na śląskiej telewizji się znalazł, no zarządzałem tą śląską telewizją i tam e, wrzuciłem też ten film, dlatego że Wojciech Słomiński pozwalał, e, pozwalał wrzucać, no i niedługo po tym, jak film znalazł się na kanale, została dosta, informacja wysłana, że, m, że film jest czyjąś własnością i że reklamy muszą być kierowane e, właśnie do właściciela tego filmu. A już a parę dni potem doszło do tego, że dostałem ostrzeżenie i zostało z mojego kanału ze śląskiej telewizji zlikwidowane reklamy i podobne rzeczy się działy wokół innych kanałów, które również opublikowały film Wojciecha Słonińskiego. Wówczas znikło bardzo dużo, dużo kanałów, a między innymi też kanał Chrobry Szlak. Dostał ostrzeżenie i też chyba stracił wtedy monetyzację, o ile nie miał i przyjść wcześniej. To był taki trochę pogrom różnego typu, typu kanałów. Nie wiem, czy to była jakaś ustawka zrobiona przez YouTube'a czy nie, no ale w każdym razie mu również pojawia się taka możliwość takiej interpretacji, ale tu bym to jedynie potraktował jako bardzo odległą możliwość, chociaż no jakieś ciekawe wynikanie, ciekawe, ciekawe te fakty, jeśli się tutaj nakładają. Wydaje się, że w tych książkach nie ma niczego nowego. Ja nie jestem też znawcą tego tematu, żeby to jednoznacznie stwierdzić. Tomasz Sommer, który również opracowywał, był tuższy materiał na temat jedwabnego, twierdzi, że w tych książkach nie ma niczego nowego. Inne osoby, które czytały tam książkę, akurat samych książek nie czytałem, tylko widziałem film, stwierdzają, że w książkach jest masa właśnie tych takich jakby opisów przygód Szumlińskiego, że są jakieś opisy spotkań i tak dalej, a jest mało, mało jakichś konkretów że, że to, nic nowego do wiedza na temat, tematu nie wnosi, na pewno film de facto nic nowego nie wniósł. Tu też zostaje mi oburzenie na temat tego filmu na platformie YouTube, skoro no, tak naprawdę no, film po prostu niczego nie, nie, wnosił nowego, też z jakiegoś powodu ktoś się uwziął na Szumlińskiego i jego spotkania były były, zgłasz, ktoś zgłaszał, że są bomby na tych spotkaniach, i spotkania kończyły się tym, że musieli ludzie wychodzić z sali. Co, co ciekawe, jakby ja byłem świadkiem czegoś takiego, w, 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 chyba w Korżowie bo to było na stadionie śląskim było właśnie spotkanie z wojciechem sąmieskim i tam jako operator śląskiej telewizji też nagrywałem to spotkanie później też robiliśmy wywiad z wojciechem sąmieskim no i tam też doszło do czegoś takiego że już po najważniejszych rzeczach po, po większości ciekawych wątków które pojawia się pojawiało się na tym wykładzie doszło do tego że ktoś że nagle włączył się alarm tak jakby ktoś za, za, zadzwonił że w budynku jest bomba no ale nikt nas nie wyprosił z tego, z tego pomieszczenia. To znaczy, myśmy my potem jak się łączył ten alarm, mogliśmy jeszcze zrobić wywiad z Panem Sumińskim. No i to też bardzo ciekawe, po co ktoś to robił? To naprawdę nagłaśniało tylko ten wszystkie te temat, e, który tam Wojciech Sumiński zgłaszał. No, zwłaszcza to, co widziałem, jest ciekawe, że to ca... już główna tre, treść minęła, już wszystkie najważniejsze rzeczy, e, rzeczy minęły, a nagle się włącza alarm już po tym, po tym całym konkrecie. Niestety kanał Śląskiej telewizji został usunięty, dlatego nie można tego zobaczyć, bo byliśmy jedną jedyną telewizją, która zrobiła z tamtego, z tamtego wydarzenia, z wydarzenia relacje. No, można powiedzieć, że Wojciech Są niski z jakiegoś powodu jest no, no, ma największe szczęście w nieszczęściu, jak jest możliwe, dlatego że te wszystkie rzeczy de facto nagłaśniały jego książki, tylko sprawiały to, że one się lepiej, lepiej sprzedawały. No tak, tak samo inne wydarzenia związane z tym WSI, tak de facto nagłaśniało jego postać, które oczywiście były tragiczne w swoim swoim, mogły być tragiczne w swoim wymiarze, no ale tak jak mówię, można go uznać za jakiegoś człowieka, który jest mistrzem takiego szczęścia w nieszczęściu. No Najważniejsze jest to jednak to, że przynajmniej patrząc na ten, na ten film, to, bo to mogę bezpośrednio ocenić, a inne książki ocenię na podstawie tego, co mówili inni, to jest bardziej taka operacja na emocjach. Moim zdaniem to nie jest dobre, bo to już gdyby coś już trzeba by opublikować taki mocny konkret, do którego by nie było żadnej, żadnej dyskusji, jak czasem, czy w filmie, pojawia się dominanta jakiegoś takiego działania na emocjach. Ten film jest dzisiaj zresztą, zaczynał od takiego mocnego uderzenia, w którym Wojciech Słomiński jest swoim synem przy, przy jakimś pomniku i tam właśnie mówi o patriotyzmie i tak dalej, jest jakąś taką muzyką. Moim zdaniem to nie jest no też, też może, też wiadomo, to ma, 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 form, ma format filmu, więc musi też te emocje te także wywoływać, no ale z tego, co wiem, nie to nie towarzyszyło to do, do temu jakaś naprawdę zbadanie tematu, tematu na tyle, żeby wnieść do, do niego coś, coś nowego. No i de facto zainteresowanie ludzi, którzy powrócili do sprawy, sprawy Jedwabnego, tylko się rozmyła, że zwróciły uwagę na, na coś, co po prostu budziło emocje, w związku z tymi anulowaniem spotkań, i tak dalej, a nie miała jakiegoś y, pozytywnego wpływu na rozwikłanie całej tajemnicy jedwabnego, co oczywiście też może być ustawką, ale nie musi. No generalnie, jeśli chodzi o y, samego Wojciecha no to bym, nie, y, to bym nie stwierdzał jednoznacznie, że on y, musi być jakimś, y, jakimś, no nie wiem, agentem lub mieć bezpośrednie jakie zaufanie służb miał, bo wydaje mi się, że w związku z jego działalnością tylko osoba, która była takim dziennikarzem śledczym, no to miał po prostu jakichś też korespondentów, z jakiegoś powodu różne osoby z mafii akurat z nim chciały rozmawiać, ale no, być może został jakoś po prostu, miał, miał w tym wszystkim dobre intencje. Jeśli chodzi o Słoninskiego, to jest dużo takich czerwonych flak, ale to mnie nie jednoznacznie. Tak jak w przypadku Witolda Gadowskiego, moim zdaniem ta postać jest jednoznacznie przekreślona. W przypadku Wojciecha Słonińskiego bym, bym tak nie mówił, no ale to sam, sam fakt kooperacji Wojciecha Słonińskiego z Witoldem Gadowskim, moim zdaniem nie, nie, świadczy, nie świadczy o tym dobrze. No ten Witold Gadowski jest jednak zbyt, zbyt podejrzany no i moim zdaniem, gdyby on może zmienił po prostu poglądy, no ale mówiąc o tym Kaczyńskim, wcześniej po prostu Witold Gadowski popełnił bardzo, bardzo dużą po prostu, po, po prostu pomyłkę, która no, sugeruje, że on nie ma dobrego rozeznania politycznego, skoro twierdził, że działania polityczne Kaczyńskiego wokół Ukrainy będą jakieś dla Polski korzystne. No dobrze, przechodzimy do następnej postaci to znaczy Rafała Piecha, którego tutaj widzimy, który jest inicjatorem de facto tej partii politycznej. Polska jest jedna, jednym z głównych, jednej z głównych postaci właśnie ruchu obrony Polaków, bo jak się domyślamy, te ruch obrony Polaków ze względu na obecność Piecha też będzie miał swój wymiar i wydźwięk polityczny. Rafał Piech miał bardzo ciekawą karierę, od przysłowiowego płucybuta do milionera. Początkowo działał w Platformie Obywatelskiej, z jej listy w 26 kandydował do Rady Miejskiej. Oczywiście można zarzucać to, że akurat platforma, no z tym, że akurat Rafał Piech dostał niskie miejsce, więc to w jakimś po, po stopniu nawet pozytywnie wpływa na, jej, na jego obraz. Jest jakby trochę uwiarygadnia to, że on faktycznie nie miał mocnych umocowań, i że nagle zaczął po prostu robić taką karierę pozbawioną realnych, mocnych uwarunkowań i że faktycznie dzięki swojemu talentowi tam tą karierę samorządową robi. W przypadku Rafała Piecha bardzo są jednak istotne te, Przynajmniej było zwracane uwagę na kwestie pewne własnościowe wokół jego osoby, to znaczy on zarządza, jest członkiem zarządu różnych, różnych podmiotów. No wiadomo, jako prezydent Siemianowic ma różne możliwości, to nie, niekiedy nie jest dziwne, gdy mówimy tutaj o podmiotach, podmiotach publicznych. Jest on członkiem zarządu Związku Gmin Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Agencja ma też swoje udziały w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie. No na to ludzie zwracali uwagę, że to jest dosyć dziwne, dlatego że Częstochowa jest znana z polityków, którzy mają poglądy lewicowe. Tam bardzo mocno jest SLD w Częstochowie, ale tam akurat w Agencji Rozwoju Regionalnego, czyli organizacji samorządowej, piek też ma swoje udziały. Nie wiadomo do końca na jakich zasadach jest to w każdym razie interesujące. Jest też, no ma też istotną funkcję w rejonowym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji, których siedzibą jest zawiercie, czyli widzimy, że jego takie aktywności rozciągają się również poza same Siemianowice, Siemianowice Śląskie. Podobnie jest z jego żoną, która nazywa się Joanna Piech. Tutaj widzimy właśnie różne spółki, w których ona ma jakieś udziały. Katowice, Katowickie Inwestycje, spółka akcyjna, Stowarzyszenie Polskie Siedna, na to oczywiście. No ale ciekawe jest to, że Wojkowice Wody, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, katowicka infrastruktura wodociągowa kanalizacyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wojkowice Woda, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. No to już była o tym mowa. Czyli widzimy, że zarówno Rafał Piech, jak i Joanna Piech, jego żona, jest jakoś związana z, ze sprawami związanymi z wodociągami i ich jakby kontrola w tej dziedzinie, wpływy w tej dziedzinie, rozciągają się poza same Siemianowice Śląskie. Jest to dosyć, dosyć ciekawe, no ale może związać się z tym, po prostu, że oni jakoś tak potrafili tymi kwestiami sprawnie zarządzać. Jest tu jednak ciekawostka, która może, może, ale nie musi, wpłynąć też na interpretację tych wszystkich wydarzeń. To znaczy, w pewnym momencie, zanim piech uzyskał tego typu wpływy, pojawiła się informacja, że izraelska korporacja przejmie polskie wodociągi. Było dużo informacji, że różne izraelskie organizacje będą właśnie te wodociągi przyjmować. Mówiło się, to organizacji, mówiło się o organizacji Tachal. Ostatecznie jakby do tego nie doszło. No ale być może ta organizacja też używa innych... Innych środków, żeby realnie te wodociągi przejąć. Ja wcześniej też słyszałam z i później słyszałam z innych źródeł, że jakoś właśnie Żydzi w różny sposób starają się te wodociągi przejąć, także to jest nie w formie bezpośredniej, że pojawiają się praktycznie artykuły na ten temat i też w formie różnego typu plotek. No, no nie musi to oczywiście nic znaczyć, ale nic znaczyć, no ale zaznaczam tutaj, że, że jest taka możliwość interpretacyjna co do, co do pewnych rzeczy, które są w posiadaniu Rafała Piecha. Tu znalazłem taką ciekawostkę, że jakiś czas temu w mieszkańcy zawiercia borykali się z tym, że wodociągi dostarczały wodę w niskiej jakości. Widzieliśmy tam w tym rozpisie dotyczącym Rafała Piecha, że właśnie Rafał Piech jest członkiem zarządu, podmiotu, który odpowiada za te wodociągi. I ktoś tutaj napisał, że niech zgadnę, właściciel sieci wodociągowej ujęcia to izraelski Tachal. Czyli również inne osoby zwracają uwagę, że, że być może te podmioty żydowskie mają jakiś udział w, w tych wodociągach, i to konkretnie dotyczy tych wodociągów, których, i z którymi jakiś związek ma Rafał Piech, ale tu nie będę już tworzył szerszej teorii. W każdym razie to tworzy pewną, pewną, pewną możliwość interpretacyjną. Rafał Piek jest politykiem bardzo pobożnym, miał swojej pobożności, o swoich inspiracjach religijnych, bardzo często opowiada publiczne między innymi w kościołach, jak widzimy między innymi tutaj, że takie dość ma miejsce w sanktuarium w Korośni, gdzie właśnie był, gdzie było przedstawiane jego świadectwo. Mam też informację, że Występował również w innych kościołach, bardzo często zresztą kooperuje z różnymi parafiami i te parafie pozwalają mu na przeprowadzanie różnych akcji o charakterze religijnym, ale to też znowu religijnym, łączącym często wątek polityczny, jak to miało miejsce w przypadku, w przypadku kampanii wyborczej. On jest admiratorem takiej religijności maryjnej i Medżugorje. Mam tutaj materiał na temat Medżugorje z kolei ze strony, ze strony Zawsze Wierni czyli ze strony tradycjonalistów, którzy do sprawy Medjugorje podchodzą w sposób krytyczny. Zawsze wierni to jest strona i pismo prowadzone przez Bractwo Świętego Piusa, czyli widzimy, że w tej wykładni tradycjonalistycznej Medjugorje ma, jest, jest krytycznie oceniane. W artykule czytamy, że jest wręcz antytezą Fatimy. Jest podkreślana rola ojca Tomasza Blasicia, również charyzmatyka. No, i z tej perspektywy teologicznej są zwracane uwagi, jest jeszcze zwracane uwagę, że tam mogą być błędy, ale krytyka Meczu Goria zachodzi nie tylko ze strony Bractwa Świętego Piusa i takich środowisk stricte tradycjonalistycznych, ale również wiele osób niezwiązanych bezpośrednio z tą tradycją, także sprawę Medjugorje krytykuje, stwierdzając, że ten sposób tych objawień jest bardziej nastawiony na jakąś, na jakąś sensację i pewne tezy głoszone tam niby w ramach tych objawień są do końca niejasne, no widzimy, że piek jest jakby tego admiratorem. W sprawie Medjugorje pojawia się też wątek polityczny. Franjo Tudman, który był późniejszym prezydentem Chorwacji, też często się do tych wydarzeń z Medjugorje odnosił. Też miał być jakimś źródłem inspiracji dla niego. One tak już skonsolidowały cały naród Chorwacji. Wzmocniły ten, to myślenie narodowe u Chorwatów, którzy oczywiście byli katolikami w przeciwieństwie do Serbów. I ten konflikt też miał taki wymiar religijny. Wszystko to doprowadziło oczywiście do wojny, która miała miejsce później. Niejasne było zachowanie władz wczesnych względem Medżugorje. To znaczy, to, co się nie, te, te zebrania, które tam miało miejsce, z jednej strony były zakazywane przez. Przez władza, z drugiej strony to było wszystko też nagłośnione w mediach, także było tym wiadomo, co tam się, co tam się dzieje. No, moim zdaniem też była szykowana jakaś taka prowokacja polityczna i cała ta wojna też była formą prowokacji politycznej. Ja trochę inny stosunek do tego mam jeszcze w swojej książce zakona okrągłego stołu, to później trochę zmieniłem stosunek do, do tamtych wydarzeń, ale no, ważne jest dla nas tutaj, że również to Madżegori jest jakby przysłyszane w kontekście politycznym, a moim zdaniem trzeba ją wiązać tą sprawę również z, z, z przyszłymi sprawami wojennymi. Co więcej, sama Fatima może być tak interpretowana przez ten pryzmat, to znaczy, przynajmniej po roku 1945 jakoś narracja wokół Fatimu została wpleczona wokół to, co się działo wówczas, w, jeśli chodzi o zimną wojnę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją i nie jestem do końca pewien co do niektórych działań sekretariatu fatumskiego po 1945 roku, wyraz tam udaje między innymi na temat Salwadora, Salwadora dali, bo moim zdanie tam było po prostu polityczne wykorzystanie sprawy sprawę tych objawień, do, no, do tworzenia pewnej narracji, która była wówczas e, rozgrywana. E, no, Także widzimy, że e, objawienia maryjne, no, po pierwsze mogą być e, no, wątpliwe, jeśli chodzi o tę Merżogorię, no i w ogóle istnieją herezje maryjne. Z takimi walczył na przykład Jan Damasen w VII wieku. W pewnym sensie islam zawiera też heretycką wizję Maryi, na przykład w dziele Ibn Arabiego, czyli w dziele pochodzącym z z zakresu takiego gnostyckiego islamu pojawia się Maria. Tu jest jakaś mowa, że Maria potrząsnęła gałęzią palmy, czyli w takim dosyć tajemniczym kontekście została jej postać użyta. I tu jest też mowa o, gdzie tkwi źródło tego ducha. No to musimy też zrozumieć, że niektóre nurty gnostyckie, które opatrznie rozumiały pojęcie Marii, identyfikowały w ogóle Marię w jakiś sposób ze świętym duchem. Tak to było między innymi widoczne w manicheizmie. Później to też zostało to fakto przeniesione do kateryzmu. W, w kateryzmie też były bardzo różne wizje Marii i Chrystusa. W niektórych tych wizjach na przykład Chrystus miał naturę bardziej anielską i Maria tak samo. No to może być takie opatrznie rozumiane podejście do tych tematów, które później się przenosi na, też na takie doktryny ezoteryczne, co ciekawe. Później istniał nurt, ruch trubadurów, który oczywiście często odnosił się też do tych nurtów gnostyckich widocznych, między innymi u Katarów. Po upadku Katarów ruch trubadurów nadal istniał i bardzo często wśród niego też była rozpowszechniona taka takie maryjne odniesienia, to znaczy też powstawała poezja maryna i tak dalej, ale to było połączone z tezami heretyckimi. No to taka ciekawostka, żeby też zrozumieć, że także tą tematykę ktoś może wykorzystywać po prostu opatrznie. Trzeba być tutaj na, na własności, jak ktoś się odnosi do jakichś kwestii maryjnych, to jeszcze nie znaczy, że na pewno ma w tym wszystkim dobre intencje że samo ex operandi kult maryjny Zapewni jakieś położenie polityczne, albo pewnym ruchom, albo stwierdza, że te ruchy polityczne mają właściwy, właściwy kierunek. No, jak najbardziej ktoś, to odnosi się do kultu maryjnego, może mieć niejasne intencje, może popełniać błędy teologiczne, no, co możemy widzieć niekiedy na przykład w interpretacji oczywiście, oczywiście, ile sposób patrzenia na tę sprawę ze strony tradycjonalistycznych jest właściwy. Może też wykorzystywać. Ten kult politycznie do wzmocnienia tak naprawdę ruchów niekatolickich, jak to widzimy w przypadku m.in. Radia Maria, gdzie bezpośrednio mamy do czynienia z organizacją z podmiotem, który wspiera po prostu partię układową, układu, która no moim zdaniem katolicy, katolicyzm to jedynie wykorzystuje w sposób instrumentalny. No i oczywiście organizacja nawiązująca do jakiegoś kultu maryjnego może popełniać polityczne błędy. Wśród materiałów IPN-u, które analizowała, w ogóle pojawia się taka notka, że osoby, które tak naprawdę miały korzenie masańskie, miały taką religijność bardzo, bardzo nastawioną na taki, taką, taką pewną widowiskowość w tym wszystkim, co robili, że to było takie wszystko pokazowe. No moim zdaniem no też wśród niektórych osób działających w życiu politycznym ewidentnie jest taka pokazowość tego wszystkiego. Możliwe, że za tą fasadą faktycznie jest, 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 jest coś głębiej, ale... No, ciekawa jest ta sugestia w każdym razie w aktach IPN, która sugeruje, że mm, takie osoby, które w ten sposób postępują, mogą mieć no, oczywiście inne intencje. Musimy zawsze brać to pod uwagę no, i traktować tę politykę trochę jak taką sztukę, sztukę działania, sztukę praktyczną, której po prostu trzeba się nauczyć. Niestety, właśnie takie podejście mistyczne do tego tematu może nawet psuć trochę niektóre ruchy polityczne. No, i tak patrząc na los tych wszystkich partii narodowo-katolickich w Polsce, możemy się zastanowić, czy tak przypadkiem się nie stało i czy to nie było robione. Specjalnie, ale to już zostawiam to do rozważań. Bardzo ciekawą postacią, jeśli chodzi o takie podejście do sprawy, jest oczywiście Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, który jakiś czas organizował Marsze Niepodległości, właśnie. Jeśli przejmiemy taką interpretację jego osoby, o której mówiłem wcześniej, to znaczy, że on od samego początku nożył do tego, żeby ten marsz de facto dla Prawa i Sprawiedliwości przenieść, yy, przejąć, no to musimy uznać, że także ta religijność była dla niego jednym z metod uwiarygodniania się. Zobaczmy, że on wzmocnił takim, taką religijną symbolikę marszu. Wcześniej hasła marszu były zwykle bardziej polityczne i narodowe, a z nadejściem Ery Bąkiewicza w Stowarzyszeniu Marszu Niepodległości nagle pojawiają się praktycznie tylko hasła religijne, nawiązujące do cytatów z Biblii albo do pieśni religijnych. Jednym też z głównych symboli podczas jednego z marszów w roku 2019 był różaniec y, trzymany w taki sposób, to znaczy różaniec trzymany w takiej pięści. Tutaj pojawiają się różne interpretacje względem tego różanieca. Wielu się to podobało, innym nie. Tutaj nie będę wydawał opinii, no ale chciałem zwrócić uwagę na to, że jest wzmożenie tych symboli konkretnie religijnych. No i gdyby Mogielis dążył do tego, żeby tylko marsz przejąć i upartyjnić, no to musimy uznać, że ta religijność służyła mu właśnie temu, żeby się uwiarygodniać, żeby wzmacniać swoją pozycję. Więc widzimy możliwość wykorzystania instrumentalnego tego, tego właśnie podejścia religijnego łączonego z polityką. No, ciekawą postacią jest tutaj też oczywiście niejaki Dawid Myśor. Zobaczyłem właśnie, że on na swoim kanale. Działa, działa, działa dalej, jeśli chodzi o takie kwestie polityczne. No on zaczynał de facto od takiej krytyki na przykład Konfederacji, de facto promując Prawo i Sprawiedliwość. Teraz już jest mniej materiałów na, w tym temacie, ale widzimy, że on dalej promuje obecne akcje Układu. Widzimy, że angażuje się w tą akcję w sprawie Wąsika i Kamińskiego. Ja się tym tutaj nią nie, nie, nie zajmowałem, ale wydaje mi się, że to jest kolejny cyrk Układu, a Dawid że jest jakoś w to zaangażowany i widzimy, że to udostępnia dalej... Y, y, tweet użytkownika Jack Posobiec, w którym właśnie Mariusz Kamiński jest przedstawiony jako osoba walcząca z globalistami. No, znamienne jest to, że Mariusz Kamiński jest osobą, która była zaangażowana w ruchy takie opozycyjne za czasów komuny jeszcze. On jeszcze wtedy był młody, był studentem, ale już został bardzo szybko dokooptowany do osób obradujących przy okrągłym stole, także od samego zarania jego biografia jest taka dosyć zagadkowa w tym kontekście. Później Dawid Myszor zaczął nagrywać. To znaczy po tym, po tym okresie, gdy był bardziej zaangażowany politycznie, na samym początku swojej kariery, zaczął nagrywać takie filmy, które nawiązywały bardziej do religijności także. On także jest związany z tym tradycjonalizmem katolickim. Też promuje te rzeczy związane właśnie z takim podejściem, jaki reprezentuje obrazstwo Świętego Piusa. Podobnie zresztą jak Robert Bąkiewicz, czyli tutaj też te są osoby, które nawiązują do tej tradycji. Jeśli faktycznie one w jakiś sposób są inspirowane politycznie, to też jest bardzo ciekawe, że tego typu religijność także może być politycznie wykorzystana, ale nie mówię, że tak jest na pewno, tylko że pojawiają się pewne sugestie, że tak może być w rzeczywistości, no i znaj znaj znajdujemy argumenty, które by nam to potwierdzały. Przy okazji warto dodać, że Dawid Mysior poparł partię Rafała Piecha, właśnie Polskę jest jedna w poprzednich wyborach. No i to, się, to jest ciekawe, że na początku on był mocno promowany przez media, które były związane z prawami i sprawiedliwością. Między innymi niezależna nagłośnienie, gośniała jego filmy dotyczące osób LGBT, to też było udostępniane dalej przez Dominika Tarczyńskiego. Na samym początku, gdy jeszcze Dawid Miszior nie miał takiego mocnego rozgłosu, to widzimy, że był duży taki boost ze strony osób związanych właśnie z prawami i sprawiedliwością. Myślę, że to też ciekawa informacja. Co do Bąkiewicza, to warto jeszcze zwrócić uwagę, że on organizował na przykład marsz papieski. Takie dosyć interesujące w kontekście właśnie jego tradycjonalistycznych odniesień, dlatego że w pracy świętego piusa oczywiście stosunek do Jana Pawła II, taki, jeśli chodzi o takie kwestie teologiczne, na przykład, to jest raczej krytyczne, a widzimy, że tu bezpośrednio Bunkiewicz był zaangażowany w organizację marszu właśnie de facto kuczci Janowi Pawłowi II. Także no, taka, widzimy pewną niekonsekwencję ideową, jeśli, jeśli o to chodzi. W sam ten marsz było zaangażowane dużo więcej osób związanych z prawami i sprawiedliwością, m.in. Jan Żaryn bardzo mocno go promował. To o Janie Żarynie też trochę mówię w materiale o Korwinie, ale sama rodzina Żarynów to znów jest temat na całkowicie osobny odcinek. Syn Żaryna był de facto takim emisariuszem służb specjalnych. No Ktoś, kto ma takie powiązania, oczywiście zasługuje na mocną uwagę, i widzimy, że tamten marsz też był promowany przez tego typu środowisko. Całe to wydarzenie było oczywiście zaangażowany też Witold Gadowski. Na portalu deon.pl znalazł się wywiad właśnie z Witoldem Gadowskim na temat tego, co, co się na Marszu działo i dlaczego był on taki ważny. F.O. Piech zasłynął swoim sprzeciwem wobec obostrzeń, które były wprowadzane w ramach epidemii w roku 2020. W rzeczywistości on jednak na początku też te rzeczy promował w materiałach, które były upubliczniane na różnych profilach, stwierdzał, że on się zgadza z z Morawieckim, że należy rzeczy przeprowadzić w Siemianowicach Śląskich. W śmianowicach Śląskich zresztą były też w próbie postępu, bo wprowadzały na przykład takie drony, które śledziły ludzi, których chcieli korzystać z zamykanych w ramach epidemii, w ramach z epidemią miejsc. Też na początku, jak tutaj widzimy, Rafał Piech nosił po prostu maseczki. No oczywiście to po prostu to było spotkanie, w, w urzędzie miasta, więc mógł po prostu dla formalności już nawet nie maseczkę, tylko przy ubice ubrać. No ale takie osoby jak na przykład Grzegorz Braun był radykalnie przeciwko temu i nawet z możliwością straty jakichś swoich wpływów z Sejmu no, maseczek nie nosiły. A wydaje się, że Rafał Piech tutaj nic nie ryzykował, jeśli chodzi o takie kwestie. To zdjęcie też w kampanii było przedstawiane jako piech z rodziną podczas świąt. Tak naprawdę to nie jest piech z rodziną, tylko piech w miasta z harcerzami. Także to była manipulacja przeciwko niemu. Chciałbym właśnie też zwrócić uwagę, będąc w prawdzie. No tak to do końca go nie, przy, nie przekreślę. Gorzej te rzeczy, że on no, wprowadzał po prostu te, te obostrzenia covidowe. No, trochę na ten temat jest w materiale Mariana Gadziny na temat Rafał opiecha. I w ogóle Ruchu, Ruchu Obrony Polaków, materiał, który jest udostępniony na kanale na portalu Banbaj, na kanale właśnie Mariana Gadziny. Także zachęcam, jeśli ktoś chce posłuchać tych materiałów bezpośrednio. W związku z działalnością Piecha już później, gdy faktycznie stał się on wrogiem tych wszystkich obostrzeń, to miało miejsce ciekawe, ciekawe wydarzenie w roku, już 2021. Znów wydarzenie, którego ja byłem świadkiem. To znaczy, wówczas był marsz. Marsz przeciwko segregacji sanitarnej, to było chyba tak oficjalnie nazywane, chociaż ten marsz był dosyć tajemniczy. Ja na nim byłem, zresztą realiz realizowałam live z tego, z tego marszu. Wcześniej nie wiedziałem, co to będzie za marsz. No, zobaczyłem na jednym z, z, z forów takich organizacji, których było wtedy dużo, organizacji kamrackich, które wtedy się mnożyły jak grzyby po deszczu i wtedy były bardzo intensywne i organizowały faktycznie dosyć duże protesty. No takie, taką zmiankę, że coś się będzie działo w Śmianowicach Śląskich. No, i pojawiłem się na miejscu. Trochę się zaskoczyłem, bo tam był Jabłonowski, chociaż się domyślałem, że być może on się tam, tam pojawi, w związku z tym, że on był oczywiście liderem tych wszystkich nurtów, które, które odpowiadały za te organizacje kamralskie. No, ale nie wiedziałem, że to już tak będzie gruba akcja. Sam Jabłonowski też mówił, że nie wie, co tam się będzie dalej działo, że to jest jakby jeszcze niepewne, ale że idziemy w stronę rynku. Czyli dostał jakiś synk, że coś będzie w centrum rynku, ale jeszcze do końca nie wiadomo co i to, i, że, i żeśmy tam szli na miejscu. Był, okazało się, że jest scena i na tej scenie już był Pospieszalski. Osadowski wtedy powiedział, że, oj, że to chyba będzie jakaś manipulacja, bo jest tutaj Pospieszalski, który jest no oczywiście wtyką systemu, tak co zostało przedstawione przez Osadowskiego. Później na scenie pojawił się Rafał Piech, no i tam oczywiście pojawiło się na Telebimie to logo, Polska jest jedna i było ogłaszane, że, że organizacja powstaje. No nie wiadomo dlaczego ten i ten Jabłonowski dostał jakiś syn, dlaczego się tam pojawił, został de facto zaliczony do ludzi, którzy jakoś to, jakoś to inspirowali, no a tam oczywiście był też ten prezydent miasta, jakieś tam byli oficjele i tak dalej, no i inne osoby, które również wówczas, to Polska jest jedna, tworzyła. Moje to jest dosyć, dosyć zagadkowe. Była mowa, no m.in. właśnie Osadowski zwraca uwagę na tego pospieszalskiego, że to jest niepewna postać. Później, kiedy, kiedy Pospieszalski był na scenie, pojawia się również buczenie ze strony tych kameratów, którzy się tam zebrali, przyszli z tego marszu pod tą, pod tą scenę, chociaż tam część była ogrodzona, dlatego stali za tym, za, za tym ogrodzeniem, ale też tam wnosili różne okrzyki. Ale i była niby krytyka ze strony tych właśnie kamratów, że został trochę wygwizdany, ten Pospieszalski, który tworzył wówczas ten, ten ruch. Mimo tego później odbyło się ognisko. Widzimy tutaj scenę z tego ogniska i tam było coś takiego, że jak widzimy to w jednym z artykułów, który to opisuje, to tutaj Olszański głosił, wręcz wyznawał miłość temu piechowi, później zaprosili tego piecha na, te, na to ognisko, też tam był Jan Pospieszalski, no to jest taka trochę sugestia, że co, mieli ognisko, tam niby nie niby, wiedzieli, niby co się stanie, dostali jakiś cynk, niby tam mówili, że ten Pospieszalski dosyć wtyka systemu, a później zapraszają ich na ognisko, no ale jeśli piech współpracuje z wtyką systemu Pospieszalskim, to znaczy, że też jego ruch jest niepewny, a mimo, tutaj, tutaj, tu, mimo wszystko tego tutaj ten Olszański twierdzi, że, że kocha że kocha pana, kocha pana piecha, no to wszystko bardzo dziwna sytuacja. Tam też też pospieszalski się pojawił, ale względem tego pospieszalskiego znów pojawiły się głosy krytyki ze strony kamratów, którzy nie wiedzieli do końca, dlaczego ten pospieszalski się tam pojawił. Był przez nich uznawany za osobę związaną z pisem, a mimo wszystko pojawia się w tej kooperacji, w, tej bardzo dziwnej, w tym bardzo dziwnym układzie, który to się tu ukonstytuował. Moim zdaniem, raczej to ognisko, to fakt, że tam byli zaproszeni później ci ludzie, i tam faktycznie przybili, przybyli, będąc jakimiś oficjalami, i tak dalej, zresztą jest sugestią, że jednak tu jest coś innego, że, że jednak to wszystko było zaplanowane wcześniej i liderzy tego ruchu Kamarackiego również o tym wiedzieli, jakoś w tym uczestniczyli. No, to bardzo duża zagadka. A co w tym wszystkim robił Jan Pospieszalski, jaka jest jego relacja do Piecha i tak dalej? Tam w tyle też pojawiła się Anna Siarkowska. Ona później, później startowała jednak z list Konfederacji w wyborach ostatnich, ale wówczas była związana z ruchem PJJ. też taki bardzo dziwny przeskok, też zupełnie zagadkowa, zagadkowa sytuacja. Tutaj no myślę, że możemy skończyć powoli, omawiać piecha, bo już widzimy pewną zagadkę, która miała miejsce u samego zarania tego, tego nurtu. Co do Rafała Piecha, to podobnie jak Wojciech Sumliński, jest dla mnie on postacią, której Mógłbym jeszcze w miarę zaufać w przeciwności do Witolda Gadowskiego, co do którego jest już no masa czerwonych flag, które są dla mnie w żaden sposób niewytłumaczalne. No ale przez to, że on kooperuje z tym Witoldem Gadowskim, no to wydaje mi się, że cały ruch, który tworzą w rzeczywistości, nie powinien mieć jakiegoś szerszego zaufania. No być może będą mieli niekiedy niektóre. Decyzje dobre, że będą mieli ciekawe hasła i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest znów pewien podskórny nurt systemowy, który tak naprawdę nie doprowadzi do niczego innego poza wzmocnieniem głównych graczy politycznych. Przytoczyłem tu dużo faktów, ale też było sporo interpretacji. Nie wszystkie moje interpretacje muszą być zgodne z rzeczywistością. No, sam zaznaczam bardzo często, że to jest tylko taka pewna oś interpretacyjna. Na temat wielu rzeczy musicie sami sobie wyrobić opinię. Ja tu staram się po prostu w pewien sposób rozruszać myślenie, bo wydaje mi się, że niestety Polacy bardzo często dają się nabierać na niektóre fałszywe narracje. Między innymi narracje o WSI, jako tej wszechładnej organizacji modelującej życie polityczne w Polsce. No Tam narracja została wycofana, bo już straciła sens, gdy WSI zostało dawno zlikwidowane, a w polityce polskiej nic się nie zmieniło. Tak samo ta rzekoma lustracja, którą niby miał robić Olszewski, a tak naprawdę oni nie dążyli wcale do żadnej lustracji, jak to pisuje w swojej książce i trochę mówi o tym w materiale o Korwinie, tylko po prostu sobie chcieli zbudować wygodny mit, wygodną narrację. De facto sam Okrągły Stół jest też taką fałszywą narracją, bo tylko odwraca naszą uwagę od istotnych rzeczy, od pewnych podziałów, wpływów, które już miały miejsce dużo wcześniej, no i odwraca naszą uwagę od tego, że cała ta opozycja demokratyczna że była wcześniej modelowana zgodnie z pełnymi zamiarami dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał był interesujący. Omówiliśmy sobie tutaj takie trochę często pomijane aspekty cyrku trzeciej RP, pomijane dlatego, że omawiają postacie, które niby z, tym, z tą trzecią RP walczyły, ale w rzeczywistości widzimy, że są one niekiedy kuriozalne. Dla, dla mnie kuriozalna jest historia na przykład Jana Olszewskiego no i w rzeczywistości jest to tak prawdę mówiąc, jak to się zbierze wszystko do kupy trochę śmieszne, że taka postać jest właśnie głównym wrogiem niby tego układu trzeciej RP i że... Osoba, która związana, była związana ze środowiskami maseńskimi, No i dalej de facto ma, miała takie myślenie maseńskie przez cały czas trwania swojej kariery politycznej. No, tworzyła partie, które były niby te, tymi partiami narodowymi czy nawet narodowo-katolickimi. No to taki żart systemu, których to żartów jest bardzo wiele i które sobie będziemy oczywiście w serii Cyrk trzeciej RP. Cyrk w rozbudowie de facto, tak się nazywał dokładnie program, ale wiadomo, że tu chodzi o rozbudowę tego cyrku, który mamy tutaj w naszej... Guchany III RP opisywać. Zachęcam do subskrypcji i oglądania innych materiałów na moim kanale, a także udostępniania tego materiału, jeśli uważacie, że to było wartościowe. Dziękuję.